Otwieram 20. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad na stan 21 radnych. Obecnych jest 20 radnych. Nieobecna jest pani Ania, radna Ania Bnięda, która usprawiedliwiła swoją nieobecność. Witam panie i panów radnych przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam zastępcę burmistrza, pana Krzysztofa Hećmana. Witam pana skarbnika, pana Jarosława Sielawę. Witam wszystkich obecnych na sali oraz media, które nam towarzyszą. Porządek obrad otrzymali wszyscy radni. Czy są uwagi do porządku obrad? Jeśli nie, przystępujemy do jego realizacji. Punkt 3 porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad 19 sesji Rady Miasta. Zgodnie z paragrafem 14 ust. 5 punkt 2 Statutu Miasta wymieniony protokół był do wglądu w Biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym wyłożony przy liście obecności. Czy są uwagi do protokołu? Jeśli nie, stwierdzam, że protokół Rada przyjęła bez odczytywania. Punkt 4 porządku obrad. Informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę o zabranie głosu zastępcę burmistrza pana Krzysztofa Hećmana. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, szanowni mieszkańcy miasta Bartoszyce. Przedstawiam informację z działalności burmistrza miasta Bartoszyce w okresie międzysesyjnym od dnia 27 listopada do 18 grudnia. Sprawy z zakresu Wydziału Inwestycji. Pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami. Rewitalizacja Starego Miasta Bartoszyce, etap pierwszy. Budowa budynku hali sportowej, budowa targowiska miejskiego przy ulicy Kęczyńskiej, remont elewacji bram Lidzbarskiej, przebudowa odcinka drogi gminy ulica Jeziorna, przebudowa drogi gminy ulica Kochanowskiego, rozbudowa drogi gminy ulica nad Łyną, budowa systemu oświetlenia ulicznego ulica Słowackiego na odcinku od ulicy Poniatowskiego do ulicy Struga, budowa systemu oświetlenia ulicznego przy ulicy Naukowskiej. Trwają prace związane z opracowaniem ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ulicy Bema. Termin realizacji 28 grudnia. Wydział techniczno-komunalny. 12 grudnia przeprowadzona została kontrola dwóch obudów śmietnikowych pod względem prawidłowości segregacji odpadów komunalnych należących do wspólnot mieszkaniowych przy ulicy Piłsudskiego 1 oraz Wajdy 6 i 8. Rekontrola będzie miała miejsce 20 grudnia. Rozpoczęto procedurę uzyskania białych certyfikatów świadectw efektywności energetycznej związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bartoszyce. Trwają prace związane z wycinką 9 drzew oraz cięciami pielęgnacyjnymi na cmentarzu przy ulicy Kęczyńskiej. Prace mają być zakończone do końca grudnia bieżącego roku. W wyniku zaproszenia ognia doszło do spalenia pojemnika na śmieci w obudowie należącej do miasta przy ulicy Zakole. W sprawie zostało złożone do Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w postaci zniszczenia mienia o wartości około 1250 zł. Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na konserwację oświetlenia na terenie miasta Bartoszyce w 2020 roku. Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. Ogłoszono wykazy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali na czas nieoznaczony oraz umów najmu socjalnego na rok 2020. Przygotowano zawiadomienie o zmianie stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów pod garażami. Stawka czynszu dzierżawnego uległa zmianie. Wynosi 40 zł netto za metr kwadratowy terenu miesięcznie. W roku 2015 stawka, która obowiązywała do tego roku, wynosiła 20 zł. Wydawane są zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz prowadzone są postępowania wyjaśniające w tych sprawach. Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju. Pracownicy wydziału byli współorganizatorami uroczystej bartoszyckiej gali wolontariatu, która odbyła się 2 grudnia w Bartoszyckim Domu Kultury. Wsparto organizacyjnie ogólnopolski turniej karate Kukulshin Bartoszyce 2019. Turniej przeprowadzony był 30 listopada w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7.
Pracownicy wydziału byli współorganizatorami bartoszyckich Mikołajek, które odbyły się 6 grudnia na placu Bohaterów Westerplatte. W ramach przedsięwzięcia symbolicznie zapalone zostały światełka na miejskiej choince. Wspólnie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego ogłoszono konkurs na lampion betlejemskiego światła pokoju. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystego przekazania światełka pokoju 20 grudnia o godzinie 16 na placu Bohaterów Westerplatte w naszym mieście. Pracownicy wydziału opracowują kolejny numer czasopisma Bartoszyce, miasto trzech kultur. Gromadzona jest dokumentacja fotograficzna bieżących działań i informacji z terenu miasta. Prowadzone są i redagowane przez pracowników wydziału strony internetowe bartoszyce.pl, strony profilu miejskiego, na portalu społecznościowym Facebook, na którym na bieżąco umieszczane są informacje dotyczące działalności Urzędu Miasta Bartoszyce. Ruszył plebiscyt na najpolniejszych sportowców Bartoszyc w roku 2019. Uroczysta gala odbędzie się w lutym przyszłego roku. 5 grudnia kierownik wydziału uczestniczył w posiedzeniach Krajowego Zebrania Członków Polskiej Sieci Miasta Citaslow, który odbył się w Tumianach koło Barczewa. Pełnomocnik do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Rozliczono z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego pierwsza to inwestycji budowa targowiska w mieście Bartoszyce dofinansowanego w ramach programu PROW 2014-2020. Przekazano do Urzędu Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wnioski o zaliczki projektów dofinansowanych z funduszu dróg samorządowych na rozbudowę ulicy nad Łyną oraz przebudowę ulicy Kochanowskiego Jeziornej. Prowadzone jest na bieżąco rozliczenie, sprawozdawczość i monitoring wskaźników projektu dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Pełnomocnik do spraw profilaktyki uzależnień. 1 listopada w Bartoszyckim Domu Kultury odbyła się 7. konferencja w ramach międzynarodowej kampanii mającej na celu walkę z przemocą wobec kobiet, Biała Wstążka, pod tytułem Dziecko w obliczu przemocy. Głównym tematem było dziecko doświadczające przemocy oraz konsekwencje jego funkcjonowania po zdarzeniach traumatycznych. Mówiono o sytuacji, kiedy rodzice się rozwodzą, czyli o dziecku w zmienionej rzeczywistości. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, pracowników socjalnych, ochrony zdrowia, w tym poradni specjalistycznych, dyrektorzy instytucji oświatowych, psycholodzy, pedagodzy oraz radni. Rozstrzygnięto konkurs Twoje dziecko nie chce FAS. Tego głównym celem było przekazanie informacji, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży, a każda jego ilość wiąże się z ryzykiem uszkodzenia płodu. Konkurs skierowany był do mieszkańców miasta Bartoszyce w trzech kategoriach wiekowych, uczniów szkół podstawowych, młodzież szkół ponadpodstawowych i dorośli. Komisja konkursowa oceniła zgłoszoną pracę i postanowiła nagrodzić wszystkich uczestników konkursu. Doceniam przede wszystkim czytelność przekazu oraz zaangażowanie, pomysłowość uczestników konkursu nagrodzono podczas konferencji w ramach kampanii Biała Wstążka. Przygotowany został projekt miejskiego programu profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok. Uchwała została przedłożona Radzie Miasta. Podjęto działania w ramach procedury Niebieska Karta. Prowadzone i został monitoring procedury Niebieska Karta oraz nadzór nad realizacją indywidualnego planu pomocy. Urząd Stanu Cywilnego. W okresie od 23 listopada do 15 grudnia Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 29 aktów urodzeń oraz 20 aktów zgonów. Straż Miejska. Straż Miejska ujawniła 95 wykroczeń, w tym 61 porządkowych, 34 drogowe. Ujawnione wykroczenia dotyczyły m.in. zachowania środków ostrożności przy wyprowadzeniu psów, pozostawianie czystości po nich, braku aktualnych szczepień psów przeciwko wściekliźnie, zamieszczanie informacji i ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub bez zgody zarządzającego, nieprawidłowego parkowania pojazdów, głównie na zakazach, w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz na zieleńce w strefie zamieszkania, palenia wyrobów tytoniowych na przystankach komunikacji, zakłócania porządku przez osoby spożywające lub będące pod wpływem alkoholu, zanieczyszczania i zaśmiecania miejsc publicznych. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 30 przypadków naruszenia prawa na terenie miasta. Zdrowia życzę. Na terenie miasta zgrany materiał dowodowy przekazano dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach oraz innych uprawnionych służb, w tym Sądu Rejonowego w Bartoszycach. Każdorazowo pracownicy monitoringu powiadamiali strażników pełniących służbę oraz powiatową Komendę Policji. W wyniku kontroli prowadzonej przez strażników miejskich czterech właścicieli
zostało zobowiązane do usunięcia z terenu miasta swoich nieużywanych samochodów. Trzykrotnie firma utylizująca zabezpieczała padłe zwierzęta. 12 właścicielom nakazano uporządkowanie chodników przebiegających wzdłuż ich posesji. Wobec 3 osób, które umieszczały informacje w miejscach tego nieprzeznaczone, prowadzone jest postępowania wyjaśniające. 6 osobom nakazano usunięcie gruzu budowlanego z obudów śmietnikowych i pasów zieleni. Na terenie miasta wyjęto 3 psy biegające luzem, odnaleziono właścicieli wszystkich psów. Wobec opiekunów zwierząt zostały wyciągnięte sankcje karne. W wyżej minionym okresie strażnicy pełnili łącznie 38 służb, w tym z policjantami i strażnikami granicznymi. We wskazanym okresie strażnicy 20-krotnie konwojowali przewóz środków płatniczych. Wspólnie z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej strażnicy zbierali informacje, badali sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie miasta Bartoszyce. Celem było zachęcenie ich do skorzystania z kąpieli, wymiany odzieży oraz zamieszkania w okresie zimowym w schronisku dla osób bezdomnych. Szacuje się, że na terenie miasta poza schroniskiem trzeba okręć obecnie od 12 do 15 osób bezdomnych. Zakład usług komunalnych. Dokonano ponownego uprzątnięcia terenów miejskich, teren przebiegł do placu dworcowego oraz terenów Państwowej Kolei, Polskiej Kolei Państwowych 36 worków o pojemności 160 litrów, ulica Jeziorna wzdłuż odcinka o nawierzchni gruntowej, odcinek krótki, a zebrano 7 worków o pojemności, tak jak mówiłem, 160 litrów. Głównie butelek szklanych po alkoholu, tak zwanych małpek. Teren na zapleczu budynku przy ulicy Bema, przy ulicy Cichej, głównie odpady gabarytowe. Wykonano zjazd o powierzchni 400 m kwadratowych z ulicy Żeromskiego na ulicę Partyzantów w kostce polbrukowej. Zamontowano słupki zaporowe sztuk 11 na chodniku przy ulicy Żeromskiego. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej, łatanie ubytków masą asfaltową na zimno, ulica Sportowa, Słoneczna, Struga. Montaż dekoracji świątecznej na terenie miasta, choinka sztuczna żywa o wysokości 15 metrów, plac bohaterów Westerplatte, brama z napisem Wesołych Świąt, depta w ulicy hotelu Bartis. Obsługa imprezy mikołajkowej 6 grudnia na placu bohaterów Westerplatte. Prowadzone są prace przy utwardzaniu nawierzchni przy ulicy Sosnowej płytami drogowymi typu JOMP. Na chwilę obecną wykonano 140 metrów drogi, co stanowi około 85% zadania. Dalsze prace będą prowadzone, gdy tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne. Na dziś takie warunki są. W ramach przygotowań do okresu zimowego wystawiono na terenie miasta 30 skrzyń z piaskiem do posuwania szkodów terenowych ciągów pieszych zleconych przez Urząd Miasta. Trwają prace przy wycince sanitarnej drzew na terenie miasta zgodnie ze zleceniem Urzędu Miasta. Na chwilę obecną usunięto ulica Ogrodowa, Brzoza Sztuk 1, ulica Bohaterów Warszawy, teren Bartoszyckiego Domu Kultury, Świerk Sztuk 3, Sosna 1 sztuka, Klon Sztuka 1, ulica Wajdy, tak zwane Jeziorko Mleczarskie, Klon 1, ulica Leśna 8, Brzus 1, Klon, ulica Leśna, cmentarz komunalny, Świerków Sztuk 6, wycinka z celem właściwej komunikacji części użytkowanej cmentarza z nowo budowaną częścią. Ulica Kęczyńska, cmentarz komunalny, 1 lipa, wiatrową powiesany na Wałnicy, wycinka po zezwoleniu Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody i przy ulicy Bohaterów Monte Cassino, parking przy Urzędzie Miasta, 1 świerk. W ramach budżetu obywatelskiego wykonano modernizację ciągu pieszego prowadzącego do osiedla Działki od ulicy Sportowej do ulicy Nowomiejskiej oraz wymianę nawierzchni na Polbruk. W ramach zadania przebudowano łącznie 308 metrów bieżących ciągu pieszego, 230 na terenie gminy miejskiej oraz 78 w pasie drogowym Zarządu Dróg Miejskich. W ramach zasądzonych kar przy robotach gospodarczych i porządkowych na terenie gminy miejskiej pracowało 7 osób, przepracowując łącznie 175 roboczogodzin. 20 grudnia na placu Bohaterów Westerplatte ZUK będzie obsługiwał imprezę Betlejemskiego Światełko Pokoju. Zespół administracyjny szkół złożono wniosek o przyznanie kwoty 668 760 zł. To jest 80% planowanych wydatków na funkcjonowanie 60 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2020 roku w ramach resortowego programu Maluch Plus, co stanowi około 929 zł miesięcznie na dziecko. Realnie należy się spodziewać, że uzyskają niższej kwoty, gdyż w roku 2019 przyznano kwotę w wysokości 150 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego. W siedzibie ośrodka odbyły się 2 spotkania z ofiarami przemocy oraz 2 ze sprawcami. Wspólnie ze Strażą Miejską zrealizowano 5 patroli, celem których było informowanie osób bezdomnych o możliwości korzystania z oferty schroniska dla bezdomnych. Kontynuowano działania w zakresie realizacji projektu Bądź Aktywny, rozwój usług społecznych, szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej. Między innymi zorganizowano wyjazdowe zajęcia plenerowe do dzieci do miejscowości Galiny oraz rodzinną wycieczkę do Olsztyna, w trakcie której skorzystano z atrakcji Parku Trampolin, Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego oraz Olsztyńskiego Teatru Lalek. W ramach działalności merytorycznej Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego Domu Senior Wigor zorganizowano wiele imprez i spotkań. Przedstawiciele placówek uczestniczyli w przedsięwzięciu o charakterze integracyjnym, w tym m.in. z okazji Andrzejek odbyło się spotkanie integracyjne członków klubu seniora oraz uczestników Dziennego Domu Seniora Wigor, w którym uczestniczyło 137 osób, w tym goście z Dziennego Domu Pomocy z Jeziora i Barczewa. Warsztaty Zima w Szkle, kompozycja przestrzenna. Udział przedstawicieli Środowiskowego Domu Samopomocy w 11. Wojewódzkim Przeglądzie Jasełek Środowiskowych Domu Samopomocy w Brągowie. Członkowie klubu seniora oraz uczestnicy Dziennego Domu Senior Wigor zorganizowali spotkania opłatkowe, w którym między innymi zaprezentowali program artystyczny, przybierzeli do Betlejem. W Środowiskowym Domu Samopomocy odbyły się warsztaty zdobienia bombek. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od początku jej realizacji, to jest od 1 kwietnia 2016 roku do 18 grudnia 2019 roku, wypłacono 50 milionów 30 312 zł dla 2953 rodzin, w tym 4212 dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego. Na nowy okres zasiłkowy 2019-2021, który rozpoczął się od 1 lipca bieżącego roku, przyjęto łącznie 2625 wniosków, w oparciu o które wydano 2478 informacji i wypłacono 9 810 930 zł dla 2476 rodzin, w tym 3664 dzieci uprawnionych do świadczenia. W oparciu o bazę lokalową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się 14 spotkań, które stałym, zorganizowanych między innymi przez grupy robocze zespołu interdyscyplinarnego, grupy wsparcia i organizacje pozarządowe skupione w programie Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych Pomocy Społecznej oraz 6 spotkań okolicznościowych, między innymi szkolenie zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji Bartoszyce na temat bezdomność w społeczeństwie, zasady etyki zawodowej i poszanowanie praw człowieka, zasady udzielania pomocy osobom bezdomnym. 28. Olimpiada Promocji Zdrowia Stylu Życia dla Szkół z terenu miasta i gminy Bartoszyce zorganizowana przez Oddział Rejonowy Polskiego Czarnego Krzyża, spotkanie opłatkowe uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i ich rodzin. Zakończyła się realizacja prac społecznie użytecznych. Na przestrzeni roku wzięło w nich udział 14 osób bezrobotnych, które wykonały łącznie 2624 godziny pracy o charakterze porządkowym, ogólnobudowlanym, konserwatorskim, na terenie ośrodka oraz wspomagającym rodzinę z dzieckiem niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania. Panie i Panowie, Szanowni Mieszkańcy, przedstawię wykaz zarządzeń burmistrza w okresie od 27 listopada do 18 grudnia. W dniu 29 listopada zarządzenie zmieniające stawki czynszu dzierżawnego za tereny stanowiące własność gminy miejskiej Bartoszyce. 29 listopada kolejne zarządzenie dotyczące przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej wyposażenia obrony cywilnej metodą spisu z natury. 29 listopada kolejne zarządzenie dotyczące zmian budżetu. 2 grudnia zarządzenie o udzieleniu upoważnień pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 2 grudnia zarządzenie powołujące Komisję do spraw opłaty za korzystanie z toalet publicznych wolnostojących. 2 grudnia zarządzenie dotyczące przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ulicy Krótki 2 Poniatowskiego 12A oraz Poniatowskiego 6 w Bartoszycach. 2 grudnia zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Bartoszyce. 2 grudnia zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy miejskiej Bartoszyce.
Kolejne zarządzenie z tego samego dnia w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy miejskiej Bartoszyce. 4 grudnia ogłoszenie wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali na czas nieoznaczony umów najmu socjalnego lokali na rok 2020. Tego samego dnia oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego. 6 grudnia udzielenie upoważnień do podpisywania dokumentu pracownikom Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. 10 grudnia przeznaczenie do wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości położonej przy ulicy Brzeszczyńskiego w Bartoszycach oraz ustalenie stawki czynszu dzierżawnego. 10 grudnia kolejne zarządzenie w sprawie wydzierżawienia oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Bartoszyce na rzecz dotychczasowych dzierżawców i najemców. Tego samego dnia kolejne zarządzenie w sprawie wydzierżenia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości przy ulicy Wyszyńskiego. Tego samego dnia przeprowadzenie konsultacji projektu miejskiego programu profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020. 11 grudnia zmiany budżetu, 13 grudnia przeprowadzenie i wyznaczenie terminu inwentaryzacji rzeczowych składników majątku drogą weryfikacji w Urzędzie Miasta Bartoszyce. 13 też grudnia powołanie stałej komisji likwidacyjnej inwentaryzacji składników majątku w Urzędzie Miasta Bartoszyce. I 13 grudnia ostatnie zarządzenie numer 223 w sprawie ustania opłat za przyjęcie odpadów spoza grupy 20 do zagospodarowania w Zakładzie Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bartoszycach na terenie składziska odpadów Wysiece. Do tych wszystkich informacji, panie i panowie, mam także informację od Mikołaja. Mikołaj, który przesyła tę informację z Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, informuje, że w toku procesu Gminy Miejskiej Bartoszyce w sprawie odliczenia środków finansowych z tytułu podatku VAT od budowy targowiska jest przewidywany zwrot na kwotę ponad 450 tysięcy złotych. Jeszcze precyzyjne rozstrzygnięcie jest w drodze. Dziękuję panie przewodniczący, dziękuję państwu radnym, dziękuję mieszkańcom za wysłuchanie informacji. Czy są pytania w związku z informacją? Proszę bardzo, pan radny Puszko. Szanowni państwo, ja mam dwa pytania do pana burmistrza. Pytanie pierwsze dotyczy zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. Od kiedy są wydawane te zaświadczenia? Jaka jest wysokość bonifikaty? Bo obligatoryjnie to jest chyba 60% z tego, co mi wiadomo. Natomiast mieszkańcy Bartoszyc na jaką bonifikatę po prostu mogą liczyć w zakresie właśnie tego przekształcenia? I jeszcze jedno pytanie dotyczy właśnie kosztów wydawania czasopisma Bartoszyce Miasto Trzech Kultur. Jaki to jest koszt właśnie tego czasopisma? Także proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Machniewska. Mam takie pytanie, czy obecnie zostały wszczęte czynności kontrolne przez jednostkę zewnętrzną w jednostce, jakim jest Urząd Miasta lub w jednostkach podległych? Czy ktoś jeszcze chciałby zadać? Pani radna Elżbieta Zawodzka. Ja ponowię pytanie, przepraszam, ale z poprzedniej sesji, ponieważ w momencie zadawania miałam otrzymać informacje na piśmie. Niestety te informacje nie uzyskałam, a więc chciałabym dzisiaj na sesji dowiedzieć się bliższe informacje na temat wyłonionej firmy na budowę hali, na temat zabezpieczenia finansowego tej firmy i tak dalej. I mam pytanie, ponieważ mamy poprawkę do budżetu, rozporządzenie, jeden dzień po sesji, to czego ona dotyczyła, czy nie można było tego wprowadzić na sesję od razu, żeby Rada Miasta to zatwierdziła. I na razie tyle, dziękuję. Zarządzenie. Proszę bardzo, pan radny Darski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Brakuje mi tej informacji z działalności Domu Kultury. Jak oglądam i bywam czasami na różnych imprezach, no ludzi trochę tam jest. No zabrakło mi tej informacji po prostu, a w poprzednich informacjach była taka informacja z działalności Domu Kultury.
Czy to wszystkie pytania do informacji? Proszę bardzo, panie burmistrzu. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to poproszę panią Anię Głaszczyk. Tak, jest obecna. Bardzo precyzyjnie i szczegółowo przedstawi państwu informację dotyczącą zaświadczeń, jeśli chodzi o przekształcenia prawa własności. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego dotycząca terenów zabudowanych na cele mieszkaniowe obowiązuje od 1 stycznia i od 1 stycznia ruszyło wydawanie zaświadczeń potwierdzających te przekształcenie. Zaświadczenia są wydawane z urzędu, jeżeli dokumenty pozwalają nam stwierdzić, że rzeczywiście działka jest zabudowana, wszystkie formalności są dokonane, to my takie zaświadczenia wydajemy, przekazujemy do sądu i zawiadamiamy użytkownika wieczystego, że ta forma się zmieniła. Te zaświadczenia wydajemy jeszcze tak naprawdę do tej pory, bo zostały nam sprawy, no, które wymagają wyjaśnień, bo jeżeli na działce znajduje się oprócz budynku mieszkalnego jeszcze jakiś inny budynek, no to to wymaga wyjaśnień, bo istnieje też możliwość, żeby te budynki wydzielać, oddzielać i jakoś te przekształcać części zabudowane mieszkaniową zabudową. W grę wchodzą tutaj również pozwolenia na użytkowanie tych budynków, dlatego że żeby przekształcić nieruchomość, to użytkowanie wieczyste, budynek musi być oddany do użytkowania, więc tutaj też badamy ewentualnie takie sprawy. Jeżeli budynek nie jest oddany do użytkowania, to istnieje szansa i tak przekształcenia z chwilą oddania go do użytkowania, także te osoby do nas wrócą, przyjdą, więc będziemy analizować dokumenty. I teraz odnośnie bonifikat. Bonifikata, o której pan radny tutaj mówił, dotyczy gruntów będących własnością Skarbu Państwa. I to wynika z ustawy i tam ustawodawca rzeczywiście daje taką bonifikatę. Jeśli chodzi o grunty gminy, to istnieje możliwość, no, dał Radzie Miasta taką możliwość przyznania takich bonifikat. Oprócz tego, no i nasza Rada akurat nie zdecydowała, nie było tutaj tak, po prostu nie mamy tych bonifikat przyznanych. No, możemy powiedzieć tutaj, że nasze opłaty za użytkowanie wieczyste nie były aktualizowane od 2007 roku, więc może skala wysokości tych opłat też jest, no po prostu na pewnym momencie się zatrzymała, no nie było tych podwyżek, więc no, są na poziomie takim sprzed kilku lat. A dodatkowo w trakcie obowiązywania już ustawy, bodajże od lipca, weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która przyznała bonifikaty, które obowiązują również na gruntach gminy. I dotyczy to osób, no tak w skrócie może powiem, z orzeczoną niepełnosprawnością, osób, które posiadają kartę dużej rodziny, kombatantom w trybie przepisów tych o kombatantów, tak, tych wojennych i no i również tam, jeżeli chodzi o opiekunów prawnych niepełnosprawnych dzieci. Także te osoby mogą się do nas zgłaszać. My, nawet jeżeli już wpłaciły te opłaty, my udzielamy informacji, jest możliwość spłaty jednorazowej właśnie z udzieleniem tej bonifikaty. Analizujemy też dokumenty, sprawdzamy, więc może nie każdy wiedział, bo w trakcie roku wszedł ten przepis, tak? Ale widzę, że ludzie coraz częściej już przychodzą, że jednak ta informacja jakoś dociera. Te osoby, które są w świetle tej nowelizacji uprawnione do tej, można powiedzieć, 99% tak, bonifikaty, bo ostatnio właśnie to, na ten temat czytałem, to one obligatoryjnie, tak, otrzymają tą na opłatę? Wniosek. Czyli muszę wniosek złożyć, dlatego, tak? Że to jest bonifikata w przypadku jednorazowej spłaty, bo proszę państwa, przekształcenie jest tak naprawdę, za przekształcenie obowiązuje opłata przekształceniowa. Ona wynosi tyle, co dotychczasowa opłata roczna i płatna jest jeszcze przez 20 lat tak z założenia, bo są przypadki, gdzie jest dłużej płatna, ale dla zwykłego takiego, zwykłej osoby fizycznej to jest 20 lat. I z chwilą, gdy zdecyduje się na jednorazową spłatę, wówczas przysługuje bonifikata ta 99%, jeżeli spełnia wymogi ustawodawcy. Jeszcze warto by było też dodać, że osoby, które właśnie w marcu, od marca w zasadzie 2020 roku złożą ten wniosek o tą jednorazową opłatę, wtedy będą po prostu płaciły, znaczy będą miały bonifikatę niższą o kolejne 10% i z każdym następnym rokiem ta bonifikata właśnie maleje o kolejne 10%. To jest na gruntach Skarbu Państwa. Taki jest zapis w obowiązujących przepisach.
Nie, nie, ale to właśnie ten zapis dotyczy gruntów Skarbu Państwa. Ta bonifikata 99% jest przyznana po prostu obligatoryjnie. Z chwilą ustalenia tej jednorazowej to jest zawsze 99. W zależności w którym roku ewentualnie użytkownik wieczysty wystąpi o tą bonifikatę. Tak, dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o pytanie drugie dotyczące wydawnictwa Bartoszyce Miasto Trzech Kultur, to według wstępnych naszych wyliczeń będzie to kwota około 2-2,5 tysiąca złotych, bo to jest tylko kwestia druku, tak? Bo to będzie wydawnictwo bezpłatne, takie, które trafi do wszystkich mieszkańców naszego miasta. Czy nie można by na przykład tego czasopisma też umieścić na stronie internetowej, żeby każdy mógł sobie po prostu pobrać, bo to jest myślę, że też no, takie bardziej dostępne i prostsze, tak, dla mieszkańców. No, bo nie każdy jednak ma dostęp do tego. Ja wiem, że to się znajduje w tych punktach właśnie powszechnie dostępnych, ale tak myślę, że byłoby chyba też łatwiej, tak, dla mieszkańców, no bo jeżeli ktoś ma na przykład problemy z poruszaniem się, no to on nie może do tego punktu dotrzeć, a ma dostęp do komputera i może sobie wejść po prostu, zorientować się, tak, co się w naszym mieście dzieje. Tak, tak, dobrze. Pani Marta Szuter, proszę bardzo. Odpowiedzialna za realizację tego zadania. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni, ja tylko powiem, że jeśli chodzi o tą gazetę, to ona będzie dostarczona do każdego mieszkania w Bartoszycach. I nakład to jest 10 tysięcy egzemplarzy, ale oczywiście wersję elektroniczną zeskanujemy i zamieścimy na stronie. Także będzie w zakładce na pewno na stronie urzędowej. Dziękuję. Na pytanie dotyczące kontroli, które mają miejsce w tej chwili w Urzędzie Miasta, odpowie osoba najbardziej kompetentna, sekretarz Urzędu Miasta. Sekretarz Miasta, proszę uprzejmie, pan Robert Pająk. Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, w tej chwili mamy w jednostce dwie kontrole. Mamy kontrolę Najwyższej Izby Kontroli i kontrolę ZUS-u. Kontrola ZUS-u, wiadomo, chodzi o płatności składek, a NIK ma planowaną kontrolę, która została zaplanowana na ten rok i dotyczy Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i dotyczy wszystkich zadań, które przez nas były realizowane z tego programu. Także to nie jest typowo kontrola, że przyjeżdżają na rewitalizację czy na coś konkretnie. Nie, to jest kontrola dotycząca z programu Dziedzictwa Kulturowego wszystkich inwestycji, które będziemy robiliśmy, czy będziemy robili. Nawet chodzi o bramę Lizbarską, też wstępnie już Państwo prosili o dokumenty do programu, który się przymierzamy już właśnie zrealizować. Także to jest tyle. Na pytanie Pani Radnej Zabłockiej będzie uprzejma w części możliwej w tej chwili na sesji udzielić informacji Pani Karolina Hilmanowicz. Jest wśród nas? A, nie ma na hali sportowej. Jeżeli powróci, to w sprawach różnych, dobrze, jeśli chodzi o te szczegóły, a w naturalny sposób zobowiązuje się publicznie, że Pani otrzyma informację na piśmie. Przepraszam za tą kwestię, która wynikła w tej chwili wskutek tu pewnych jakichś zaburzeń, bym powiedział, informacyjnych komunikacji. Kwestia dotycząca poprawki do budżetu. Pan skarbnik, proszę uprzejmie. Szanowni Państwo, więc te zarządzenia w ogóle generalnie podejmowane przez burmistrza w sprawie zmian w budżecie dotyczą zmian polegających raz wynikających z artykułu 257 ustawy o finansach publicznych, czyli zmianach kwot dochodów i wydatków wynikających z otrzymanych dotacji celowych oraz z upoważnień, które zostały jakby przyznane przez Radę w uchwale budżetowej, czyli przesunięć, tak zwanych przesunięć wydatków między czy paragrafami, czy rozdziałami. Więc no, wydaje mi się, że dawanie czy przedstawianie pod obrady sesji zmian na zasadzie dotacji po stronie to są te czysto techniczne czynności związane z otrzymaniem i wydatkowaniem dotacji celowej. I dlatego to się robi zarządzeniem, a nie daje tego na sesji. Chociaż oczywiście można, tylko to jest bez sensu, tak szczerze mówiąc. Tego jest, bo to jest kilkanaście nawet czasami dotacji, to jest kilka stron. Dziękuję. Dziękuję. Jeśli chodzi o ostatnie pytanie dotyczące pana radnego Darskiego,
Tak, w zupełności pan ma rację i przepraszam, ponieważ w toku tu pewnych spraw, które miałem i z podróży służbowych i na miejscu i przygotowania do dzisiejszej sesji i kilku innych decyzji ważnych, nie zauważyłem, że rzeczywiście w tym moim sprawozdaniu burmistrza brakło tej informacji dotyczącej funkcjonowania Bartoszyckiego Domu Kultury i przy okazji Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i zobowiązuję się, że na bliższych sesjach o to uzupełnimy. Dziękuję panu serdecznie za uwagę, a ma pan rację, bo uczestniczyłem w kilku też spotkaniach, że program jest interesujący i na pewno adresowany do wielu, wielu mieszkańców naszego miasta i naszych rodzin. Dziękuję. Dziękuję. W związku z tym, że nie ma więcej pytań do informacji burmistrza, stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła informację burmistrza do wiadomości. Punkt 5 porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok. Propozycje zmian do projektu budżetu Komisji Programowej Budżetu oraz autopoprawki burmistrza miasta do tego projektu państwo otrzymali w materiałach. Informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej oraz pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu miasta na 2020 rok. Jest to pismo z dnia, które wpłynęło do miasta, do Rady Miasta 4 grudnia 2019 roku i sentencja tego pisma brzmi, iż pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej miasta na 2020 rok i w paragrafie drugim Regionalna Izba Obrachunkowa pisze, pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu miasta na 2020 rok. Oraz już uprzedzam, że również jest pozytywna opinia odnośnie wieloletniej prognozy finansowej miasta i tutaj również Komisja Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie opiniuje projekt wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2020-2032. Na początek proszę panią przewodniczącą Komisji Programowej i Budżetu, panią radną Lucynę Jędryczka o przedstawienie opinii komisji. Pan skarbnik, bardzo proszę. Szanowni państwo, otrzymali państwo autopoprawki do projektu, autopoprawki burmistrza, tak, do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020. W międzyczasie zaszły okoliczności, które zmuszają tutaj do naniesienia w tych autopoprawkach pewnych zmian. Tą okolicznością jest rozstrzygnięcie zapytania o cenę inspektora nadzoru na trzy inwestycje przebudowy tych dróg, czyli Kochanowskiego, Jeziornej i nad Łyną. I wszystkie te poprawki dotyczą punktu pierwszego. Ja może bym teraz podał te zmiany. I jest jedna taka techniczna poprawka. Ja ją podam i będę czytał. Tak, dział 600, rozdział 616 i paragraf nie 62-60, tylko 60-50. To jest po prostu pomyłka pisarska. I teraz o kwotę. Nie 3 miliony, zamiast kwoty 3 miliony 085 697 697 zł 95 3 miliony 020 697 95. To jest jakby zmniejszenie tej kwoty o 65 tysięcy zł. I teraz jak to się ma do poszczególnych zadań. Przebudowa ulicy Jeziornej zamiast kwoty 364 558 339 558. Przebudowa ulicy jeszcze raz. Zamiast kwoty 364 558 kwota 339 558. Przebudowa ulicy Kochanowskiego jest 221 139,95. Zmiana na 196 139,95. Przebudowa ulicy nad Łyną
jest kwota 2,5 miliona złotych, zmiana na kwotę 2 miliony 485 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pani przewodnicząca komisji, pani Lucyna Indryczka. Szanowni państwo, opinia do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok. Proponowany przez pana burmistrza projekt budżetu na 2020 rok zakłada dochody miasta w wysokości 114 224 218 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 103 301 367 zł, dochody majątkowe w wysokości 922 851 zł. Wydatki budżetu gminy w wysokości 122 540 470 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosi 8 316 252 zł. W 2020 roku planuje się spłatę kredytu w wysokości 6 76 380 zł oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 14 392 632 zł. Na koniec roku zadłużenie miasta będzie wynosiło 42 599 096 zł. I propozycje zmian, które wypracowała komisja poprzez swoje sześciokrotne spotkania, bo sześć razy się spotkaliśmy na posiedzeniach komisji. I komisja budżetowa proponuje. Dział 750, rozdział 750-23 Urzędy Miast, paragraf 4210. Zakup materiałów, to jest papier, toner do drukarek i inne materiały biurowe, środki czystości. Było 106 tysięcy. Zmniejszyć wydatki o 16 tysięcy złotych. Czyli on zmienił swoje. Może ja objaśnię. Pani przewodnicząca informuje o zmianach w budżecie wypracowanych przez komisję. Część z tych zmian powtarza się rzeczywiście w autopoprawkach burmistrza. Przyjął je jako swoje. Uznał autopoprawki. Pani przewodnicząca teraz informuje po prostu o pracy komisji. Poinformuje w dalszym ciągu, jak mniemam, o tym, które zostały poprawki przyjęte przez burmistrza, a które nie. To tylko tak dla porządku. Dalej to... No proszę, proszę, proszę. Paragraf 44-30. Na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem przeprowadzonych przez urzędy skarbowe egzekucji należności oraz ubezpieczenia majątku było 150 tysięcy złotych. Komisja proponuje zmniejszyć wydatki o 80 tysięcy złotych. Paragraf 44-30 zakup usług pocztowych. Proszę pozwolić kontynuować, panie przewodniczący. Inne było 259 700. Zmniejszyć wydatki o sumę 20 tysięcy złotych. Dział 757 obsługa długu publicznego. Rozdział 757-02, paragraf 81-10. Zmniejszyć wydatki o sumę 50 tysięcy złotych. Dział 758, różne rozliczenia. Rozdział 758-18, rezerwa ogólna i celowa, paragraf 48-10. Na ewentualne odprawy pracowników odchodzących na emeryturę. Było w budżecie 389 542 zł. Komisja proponuje zdjąć z całości.
paragraf 68.00 rezerwa celowa na niedoszacowane wydatki inwestycyjne zmniejszyć o wydatki o 22 tysiące złotych. Paragraf 48.10 rezerwa celowa utworzenie szkoły muzycznej było 88 683 zł, zmniejszyć wydatki o kwotę 69 458 zł. Dział 900, rozdział 915 oświetlenie ulic było 650 050 zł, jako opłata za energię zmniejszyć wydatki o 20 000 zł. Dział 921. Dział 921, rozdział 921-120, paragraf 65-70, ochrona zabytków, zmniejszyć wydatki o 20 tysięcy złotych. Dział 926, rozdział 926-604, instytucje kultury fizycznej, paragraf 40-10, 792 955 zł było, zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 30 tysięcy złotych. I tak, paragraf 410.10, zmniejszyć wydatki na składki ZUS o kwotę 5 tysięcy, paragraf 40.40, zmniejszyć wydatki na dodatkowe wynagrodzenie o kwotę 2 tysięcy, paragraf 41.20, zmniejszyć wydatki na Fundusz Pracy o kwotę 2 tysięcy. I to daje właśnie zmniejszenie kwoty o 30 tysięcy złotych. Dział 926, rozdział 926.95. Pozostałe. Pani przewodnicząca, ja bardzo przepraszam, ale to nie daje 30 tysięcy, bo to są osobne paragrafy. 30 tysięcy ściągamy, znaczy Państwo zaproponowaliście. Przepraszam, uh-huh. Źle powiedziałam. No, tak, tak. Bo czytałam w tym, bo było właśnie tutaj, źle przeczytałam, przepraszam. Ma Pani rację. Dział 926, rozdział 926-95, pozostała działalność, paragraf 4300, organizacja imprez, było 40 zł, zmniejszyć wydatki o kwotę 5 tysięcy złotych. Komisja proponuje dział 801, rozdział 801-95, paragraf 41-90, nagrody dla najlepszych uczniów było 21 tysięcy złotych, zwiększyć wydatki o kwotę 4 tysięcy złotych. Dział 851, rozdział 851-95, paragraf 28-20, pozostała działalność, zwiększyć wydatki o 5 tysięcy złotych na dotacje na zadania zrealizowane zgodnie z załącznikiem numer 8 i pozostawić sumę z 2019 roku. Rozdział 913, paragraf 4300, schroniska dla zwierząt, zwiększyć wydatki o kwotę 2 tysięcy złotych. Komisja proponuje dopisać w załączniku numer 3 wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2020 pozycję. Dział 700, rozdział 705, paragraf 60-50. Modernizacja budynków socjalnych Pasławki 4 i 10 na sumę 500 tysięcy złotych. Modernizacja budynku ulicy Jagiellończyka 1 na sumę 100 tysięcy złotych. Dział 900, rozdział 917, paragraf 60-60, zwiększyć wydatki o sumę 120 tysięcy na zakup ciągnika z przyczepą dla Zakładu Usług Komunalnych. I teraz, proszę Państwa, po wyjaśnieniach Pana Burmistrza na posiedzeniu komisji w dniu 13 grudnia 2019 roku, i po przegłosowaniu komisji proponowanych zmian, komisja zadecydowała o przyjęciu budżetu z uwzględnieniem autopoprawek pana burmistrza. Muszę tu zaznaczyć, że to nie było jednolite, że wszyscy były za przyjęciem tego, ale większość zadecydowała o przyjęciu budżetu z uwzględnieniem autopoprawek pana burmistrza
i komisja wnosi o przyjęciu budżetu z autopoprawkami pana burmistrza. Tutaj jeszcze bardzo serdecznie chciałabym na koniec podziękować komisji za możliwość tak posiedzeń i radnym, którzy, bo niektórzy uczestniczyli na wszystkich komisjach. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panu skarbnikowi, który udzielał nam wyjaśnień i czasami nas tam prostował w niektórymi sprawami. Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w sprawie budżetu? Pierwszy był pan radny Puszko, proszę. Szanowni państwo, zaniepokoi mnie paragraf 48.10 dotyczący zmniejszenia wydatków na utworzenie szkoły muzycznej pierwszego stopnia i tutaj chciałbym zadać pytanie panu wiceburmistrzowi, czy ta szkoła muzyczna w ogóle powstanie, bo... Bardzo proszę panią. Szanowni państwo, no właśnie teraz mamy zamieszanie, bo pani przewodnicząca przeczytała to, co wypracowała komisja, a tak naprawdę komisja tego nie zatwierdziła w ogóle. Możemy to, co pani przewodnicząca przeczytała, wyrzucić do kosza, tak? A mamy autopoprawki pana burmistrza, a tam nie ma zmniejszenia na szkołę muzyczną. Także no mówię, nie odnośmy się teraz do wypowiedzi pani przewodniczącej, bo to jest tylko to, co wypracowali, a tego nie ma. Są autopoprawki pana burmistrza. Może ja jeszcze, żeby to uporządkować z tym wyrzucaniem do kosza. Proszę państwa, komisja wypracowała wnioski. W znakomitej większości te wnioski zostały przyjęte przez burmistrza i w formie autopoprawki. Autor poprawił zapisy w budżecie na skutek działań komisji i jej wniosków. Nie przyjął natomiast autor budżetu, nie przyjął do budżetu takich zapisów jak właśnie zmniejszenie paragraf 48.10 rezerwa celowa utworzenie szkoły muzycznej, zmniejszenie wydatków o kwotę 69 458. Autor projektu nie zgodził się na zmniejszenie wydatków na oświetlenie ulic, które proponowano 50 tysięcy złotych. Autor projektu nie wyraził zgody na wpisanie do zadań inwestycyjnych modernizacji budynków socjalnych przy Pasławkach na kwotę 500 tysięcy złotych. I autor projektu nie wyraził zgody na, aby zwiększyć wydatki o 120 tysięcy złotych na zakup ciągnika dla Zakładu Usług Komunalnych. Pozostałe, co odczytała pani przewodnicząca, są w autopoprawkach autora projektu budżetu. Czy tak rozumiemy, panie skarbniku, czy dobrze to komentuję? I w związku z powyższym, proszę oczywiście dyskutuję, cały czas dyskusja trwa, tylko żebyśmy mieli świadomość tego, jaki jest stan rzeczy na ten moment. Proszę bardzo, pani. Ja chciałam parę słów powiedzieć na temat budżetu i proponowanych autopoprawek. Pierwsza moja taka uwaga dotyczy tego, że nie mamy autopoprawek w stosunku do dochodów wydatków budżetu miasta. Autopoprawki pana burmistrza nie bilansują się, a więc automatycznie w autopoprawkach powinna być zmieniona strona, w której jest mowa o ilości dochodów, ilości wydatków. Dlatego, że przeczytane przez panią przewodniczącą teraz ulegną zmianie, a jeżeli uwzględniamy tylko autopoprawki pana burmistrza, to powinno być to w autopoprawce również zrobione, poprawione od razu. Teraz przyznam się państwu, że ja jestem bardzo zaniepokojona tym budżetem, ponieważ zaciągamy następne 8 milionów kredytu. W budżecie nie widać ani inicjatywy ograniczania wydatków bieżących, dlatego że te wydatki bieżące w dalszym ciągu rosną. Tak naprawdę musimy znaleźć bank, który udzieli nam 14 milionów kredytu po to, żeby móc spłacić ratę kredytu, która będzie na dany rok przeznaczona, a także 8 milionów, które będą nam potrzebne na zbilansowanie wydatków, które deficytu, który wygenerujemy. Nie wiem, panie burmistrzu, kto weźmie odpowiedzialność za Pasławki, ponieważ tam jest sytuacja naprawdę tragiczna i ten budynek powinien być wyremontowany i powinny być znalezione pieniądze na ten cel.
Także czy może mi Pan odpowiedzieć, kto w razie czego tych ludzi przesiedli i gdzie na terenie miasta? Jak rozmawiałam, bo ja na komisji, na której byłam, rozmawialiśmy właśnie o Pasławkach i był nacisk kładziony na to, że ten budynek musi być wyremontowany. No a niestety nie mamy, albo ludzie przesiedleni, tak. I teraz nie mamy tego w budżecie miasta, a no problem zostaje. Także co z tym problemem my przez ten rok zrobimy? Ja przyznam się Państwu szczerze, że patrząc na deficyt, czyli mamy ponad 8 milionów deficytu i patrząc na prognozę, która miała być na następny rok, gdzie mieliśmy mieć 5 milionów nadwyżki budżetowej, to naprawdę uważam, że idziemy troszeczkę w złym kierunku. Powinniśmy zacząć wreszcie zastanawiać się, co będzie za rok, za dwa, za trzy, za cztery, a nie patrzeć tylko na rok, w którym budżet uchwalamy. Ja nie zagłosuję za tym budżetem, bo po pierwsze nie zgadzam się z tym, że Pasławki są z tego wyjęte. Po drugie, pierwszy raz Rada Miasta traktuje nierówno pracowników i z tym się też nie zgadzam, dlatego że dajemy po 5% wszystkim pracownikom podwyżki, zapominając o tym, że jedna grupa otrzymała 5% we wrześniu, pozostałe grupy tych 5% nie otrzymały. A więc uważam, że tamte dwie pozostałe grupy powinny te 5% dodatkowo podwyżki dostać, tak żeby wszystkie grupy były na równi traktowane. Także to są moje takie uwagi i panie skarbniku, ja bym bardzo prosiła, żeby w autopoprawce jeszcze znalazło się teraz zbilansowanie tego, tak żebyśmy mogli zatwierdzić już tak, jak powinno to wyglądać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz i później pani radna. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, szanowna pani radna. Po pierwsze nie zgadzam się z pani tezą, mam taką opinię, co do pracy komisji budżetowej. Wie pani, wielką sztuką w życiu samorządowym jest próba wypracowania konsensusu. To jest wielka sztuka. Łatwa, bardzo trudna. Zarówno burmistrz miasta ma pewną wizję, ma ocenę, opinię dotyczącą przyszłości i obecnego stanu Bartoszyc, ale taką opinię w naturalny sposób stosowne oceny mają radni. Jeżeli ja dobrze zrozumiałam wypowiedź pani przewodniczącej, to właśnie na tych 6 spotkaniach była i ta analiza, i troska, a z drugiej strony na spotkaniu z burmistrzem była właśnie próba porozumienia się co do tych kwestii finansowych wewnątrz budżetu, co do których udało się porozumieć. Co tych, do których się nie udało porozumieć, to jest normalna sytuacja też w takim świecie, ładzie demokratycznym, samorządowym. Dlatego też każdy z Państwa w naturalny sposób ma prawo i wręcz czasami obowiązek formułować takie, a nie inne propozycje, ale musi także mieć na uwadze, że tworzymy tutaj pewien zespół Państwa jako radni, a my jako Urząd Miasta wspierający pracę tego samorządu, żeby poszukać takiego właśnie modelu budżetu w niełatwych czasach, które cały czas nam przynoszą kolejne zadania niejednokrotnie dla samorządu bez pokrycia właściwymi środkami finansowymi. W niełatwych czasach, jeśli chodzi o już widoczną inflację, i widoczne zmiany, które mogą mieć miejsce w przyszłym roku, jeśli chodzi o ceny usług, przede wszystkim w zależności od wzrostu cen energii elektrycznej dla podmiotów, dla firm, dla instytucji. Dlatego też to taka moja pierwsza jest uwaga tej naturze, jeśli Państwo pozwolą. Szukajmy konsensusu, porozumienia w tym niełatwej sytuacji. Druga sprawa to Państwa decyzje wspólne razem z burmistrzem miasta dzisiaj są, wydaje mi się, kluczowe, jak obserwuję to w ostatnich miesiącach, istotne dla rozwoju Bartoszyc.
bo to jest kwestia i budowy hali sportowej i wydatków na 2020 rok w kwocie ponad 8 milionów. To jest rewitalizacja Starego Miasta, wyczekiwana pewnie przez wielu, wielu i od wielu lat. Też w tej kwocie prawie 4 milionów w przyszłym roku. To jest przebudowa tych trzech dróg i środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych. To wreszcie rewitalizacja Bramy Lidzbarskiej, czy też sprawy dotyczące nowoczesnego, modernizowanego oświetlenia. Dlatego też te wszystkie zadania, jeśli Państwo je połączycie i w środki finansowe, i możliwości logistyczne, organizacyjne, one wymagają takiego, a nie innego, trudnego, od bardzo odpowiedzialnego budżetu, który jednak został zbilansowany, o czym mowa jest w tych stosownych opiniach pozytywnych przez instytucje oceniające budżety samorządowe. Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą utworzenia szkoły muzycznej, to chcę z obserwacji powiedzieć, iż nikt chyba tak jak pan burmistrz Piotr Petrykowski jest zdeterminowany, żeby ta szkoła powstała. I dlatego też to jest pierwszy krok. I tak dzisiaj to formułuję w jego imieniu. Pierwszy krok, taki, który jest wystarczający na pierwsze, na początek właśnie wspólnej pracy z ministerstwem, a kolejne kroki będą Państwu przedstawiane i wtedy będziemy analizować już w sposób bardzo szczegółowy, odpowiedzialny każdą złotówkę, która będzie przeznaczona na tą szkołę. Jeśli chodzi o sprawę dotyczącą modernizacji budynku przy Pasławkach, w zupełności pani ma rację i wszyscy radni, ja byłem dwukrotnie na komisji komunalnej, którzy z wielką troską patrzą na ten budynek. Ja byłem tam osobiście. Zobaczyłem jego stan techniczny. I dzisiaj pan burmistrz ma i państwu przedstawi w pierwszym kwartale propozycję innego rozwiązania, jeśli chodzi o sytuację osób tam mieszkających. Ponieważ wydaje się, że kwota 500 000 może być niewystarczająca, jeśli chodzi o taki mądry, całościowy rewitalizację tego miejsca. A teraz pan burmistrz chce Państwu przedstawić propozycję, to dzisiaj tak powiem w sposób bardzo ogólnikowy. Jest tu wśród nas prezes firmy Locum, odpowiedzialny jako zarządca tego domu mieszkalnego. Propozycję budowy w tym czy w innym miejscu kontenerów mieszkalnych, które w sposób taki trwały, konkretny i bardzo odpowiedzialny od strony technicznej wieloletni będą mogły być takim substytutem mieszkań dla tych osób, które mają te określone decyzje w zakresie gospodarki mieszkaniowej, jeśli chodzi o rodziny, o eksmisję, o takie rozwiązania. Ale ja tylko ten problem sygnalizuję, żeby także w konsultacji z burmistrzem usprawnić właśnie taki, a nie inny stosunek na dziś, 19 grudnia, w tym miejscu, w tej pozycji budżetowej. Sprawa dotycząca także cen oświetlenia, bo tu była taka dyskusja, wiem, że na komisji, zmniejszenia o te 50 000 zł. Nie wykluczamy takiego rozwiązania już po pierwszym kwartale czy po drugim, jeżeli tylko zmodernizujemy to oświetlenie i wtedy bieżący monitoring efektów finansowych przewidzianych w tym programie SOWA, a także taki monitoring faktycznych kosztów, jakie będzie te generowało oświetlenie, jeśli chodzi o wydatki bieżące, pozwoli na pewno nam ocenić to w sposób bardziej prawidłowy i bardziej konkretny, jeśli chodzi o stosowne zapisy budżetowe na przyszłość. To samo dotyczy także w pewnym stopniu Zakładu Usług Komunalnych. Sam jestem, można powiedzieć, autorem tego projektu, aby wzmocnić od strony infrastrukturalnej w zakresie sprzętu ten Zakład Usług Komunalnych, bo pełni bardzo tutaj w Bartoszycach newralgiczną wręcz rolę, jeśli chodzi o zakłady komunalne, wręcz taką usługową, która dosłownie, jak Państwo dzisiaj po raz kolejny się przekonaliście z tego sprawozdania, można stwierdzić, jest wszędzie tam, gdzie potrzeba i w każdym czasie, w każdej sytuacji. Ale ponieważ są znaczne zmiany kadrowe wynikające z faktu, iż część pracowników odchodzi z tego zakładu wskutek już odpraw emerytalnych, decyzji podjętych w tym zakresie, więc nowe jakby zorganizowanie
przeorganizowanie może tego zakładu pozwoli w sposób taki bardzo też kompetentny określić i osoby, które będą miały stosowne kwalifikacje i także docelowy model i wtedy przygotowanie stosownych zapisów w ciągu roku. Bo z pewnością, tak jak zawsze to bywa, Państwo jesteście tego na pewno i świadomi i wielokrotnie to wielokrotnie doświadczaliście tych wszelkich zmian budżetowych, a to wskutek rozstrzygnięcia określonych przetargów, a to wskutek określonych decyzji budżetowych w ciągu roku, czasami, które dodają możliwości finansowe po pierwszym czy drugim kwartale. I dlatego też w takim zakresie będziemy Państwu stosowne, jak zwykle, propozycje przedstawiać. Jeśli do tych moich uwag, które przepraszam, że trochę tak długo trwały, a odnosiły się do tylko kilku kwestii, chciałby uzupełnić je pan skarbnik miasta, to proszę uprzejmie, jeśli nie, to dziękuję. Dziękuję w tym miejscu bardzo za umożliwienie mi wypowiedzi. Dziękuję. Pani radna Wapisarska. Szanowni Państwo, taka mi się nasunęła refleksja po wypowiedzi pana burmistrza, bo my teraz wszystko tłumaczymy trudnymi czasami. To, że nie mamy pieniędzy, tłumaczymy trudnymi czasami, a przecież wszystkie te inwestycje, które w tej chwili realizujemy, podejmowaliśmy wszyscy świadomie, biorąc na siebie pewnego rodzaju zobowiązania. Jeżeli chodzi o te punkty, rozumiem, że budżet, czy też propozycja budżetu, czy też to, że coś w jakiejś rubryce się w danym momencie znajduje, bo to też w ciągu roku, to co często powtarzamy, to gdzieś te rubryki się zmieniają, ale często ostatnio przewija się takie sformułowanie, żebyśmy byli przyzwoici. Może jest to takie górnolotne, może to takie trochę śmieszne dla niektórych, ale proszę Państwa, jeśli chodzi o zakup ciągnika dla Zakładu Usług Komunalnych 120 tysięcy, to ile dobrze pamiętam, to my go już zdejmujemy po raz któryś z kolei. A to jest nieuczciwe w stosunku do Zakładu Usług Komunalnych, któremu dajemy coraz dłuższą listę zadań do wykonania. Nic dziwnego, że osoby odchodzą, bo po prostu to czasem jest ponad ich siły, żeby takie zadania wykonywać. Wszystkim nam marzą się chodniki, jak na przykład chodnik na ulicy Struga, który wnioskujemy już, ja wiem, że może jestem w tym momencie upierdliwa, ale wnioskujemy o niego, z komisji miały być zrobiony ten chodnik już z odzysku, z kostki brukowej, czy z placu Konstytucji 3 Maja. Obiecano nam to, mi w zasadzie 6 lat temu. W tych założeniach, które tutaj są proponowane, prace dla ZUK-u, on się przewijał już przez 5 lat i 6, bo już jest teraz kolejny budżet, przez 6 lat i dalej go nie ma. Jeśli chodzi, cieszy mnie na przykład, że jest tutaj, zauważono w końcu problem budowy fragmentu ulicy przy nowo wybudowanym budynku TBS-u przy ulicy Struga 12F, bo rzeczywiście tu też wielokrotnie i Komisja zwracała, Gospodarki Miejskiej zwracała uwagę, że tam mieszkające osoby mają ogromny problem z wyjechaniem stamtąd. Zamontowano tam już lustra, ale stan tych dróg wokół jest tragiczny i można tam zgubić zawieszenie. Co jeszcze? Jeśli chodzi o Pasławki, tu powiedział pan wiceburmistrz, że planowane są kontenery. Tak, o tych kontenerach to nie jest nowy pomysł, ponieważ o tych kontenerach pan burmistrz wspominał nam na komisji, nie wiem czy na komisji, czy pani wiceburmistrz wspominała nam, była pani wiceburmistrz, pani Monika Rejf. Rozpatrywaliśmy tu jako Komisja Gospodarki Miejskiej tą propozycję i z naszych takich szacunkowych obliczeń, gdybyśmy mieli spełnić założenia wynikające z zasad przydzielania lokali socjalnych, to po prostu tych kontenerów, nie wiem czy terenu na Pasławkach starczyłoby nam na to, żeby postawić te kontenery. Już nie mówiąc o tym, że to, o co ciągle wnioskuję i powtarzam, że tam po prostu nie ma kanalizacji, więc od tego należałoby zacząć, jeżeli planujemy jakiekolwiek wydatki. O to wnioskowałam przede wszystkim na Komisji Budżetowej. Niestety ten zapis również nie znalazł się w planowanych
zawartych w planach, więc nie można tu mówić o tym, że postawimy jakiekolwiek kontenery, kiedy my tam nie spełniamy podstawowych zasad fitosanitarnych. Kiedy nie ma tam spełnionych podstawowych zasad BHP dotyczących budynków, w których zamieszkują osoby. I oczywiście możemy jak najbardziej tego nie robić, możemy to wykreślić, ale tu należałoby się bardzo poważnie przyjrzeć sytuacji i po prostu, jeżeli nie remontujemy, to zamknąć tam te budynki i przeprowadzić te osoby do miasta, skoro burmistrz no, nie widzi tutaj możliwości wygospodarowania sumy 500 tysięcy złotych na ten cel. Dodatkowo jeszcze mówiąc o przyzwoitości, no co no, nie tylko zwróciła tutaj i pani Ela, ale też i kolega radny, dotyczącej wzrostu wynagrodzeń. No nawet trudno jest mi tutaj na dzień dzisiejszy powiedzieć o wzroście wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych, ponieważ pracownicy administracyjni z wyższym wykształceniem, proszę państwa, na dzień dzisiejszy nie będą zarabiali, w zasadzie to będą zarabiali o 20 zł więcej niż osoby, którym przydzielimy najniższą krajową, czyli no 2600, tak, to jeżeli mamy w widełkach do wynagrodzeń z regulaminu Urzędu Miasta, gdzie podinspektor ma najwyżej, ile może zarobić, to 2700 zł, a zarabia dużo mniej, to jest tak trochę, nawet jeśli damy 5%, to nawet nie wiem, czy starczy do wyrównania do najniższej, więc tutaj, no, jeżeli nie ma tych pieniędzy, a chcielibyśmy mówić o tym, że jest równość społeczna, czy dążymy do zachowania jakiejś równowagi, czy proporcji, to może po prostu zdejmijmy te 5% dla ZAO. Wiem, że jestem w tym momencie niepopularna i być może wielu z państwa się z tym nie zgodzi, ale i potraktujmy albo wszystkich porówno, podzielmy te 5% na tak, żeby to po prostu wyszło tak, że każdy z tych pracowników administracyjnych dostaje równą podwyżkę, bo to po prostu jest, no to jest po prostu nieprzyzwoite, tak? Dziękuję. Wstrzymam się, tak, bo zastanawiałam się bardzo, czy zagłosować za przyjęciem tego budżetu, czy być przeciw. Proszę państwa, no przeciw budżetowi być, no nie jest to, ponieważ każdy ma, no chciałby realizować coś, do czego został powołany w tym momencie, mam na myśli budżet i nie byłoby to całkiem dobre, żeby utrudniać tutaj pracę burmistrzowi i to nie o to chodzi, tylko o to, że jeszcze mamy chwilę czasu, więc może się po prostu zastanówmy. Często o tym mówię, że może lepiej się czasem zastanowić niż robić coś bardzo szybko i może to po prostu, no takie po prostu mi refleksje przyjdą, dlatego też no, trudno jest mi być za, bo z wieloma rzeczami, które tu są, jest mi się trudno w tym momencie jako przewodniczącej Komisji Gospodarki Miejskiej zgodzić, żeby brać odpowiedzialność za osoby tam mieszkające, bo tam jest po prostu minuta do tragedii. No także taką podjęłam decyzję. Dziękuję za głos. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Sarzyński. Ja jeszcze chciałbym się wypowiedzieć w kwestii płac. Nie, proszę państwa, podwyżki płac, na jakie pracownicy liczyli, oczywiście znając z realia, jakie miasto posiada, to liczyli na 10%. Dlaczego? Dlatego, że sugerując się podwyżkami płac kluczowych grup zawodowych, to jest, a przypominam, że to kluczowe grupy zawodowe kwotowo to się troszeczkę inaczej odbywa, ale w tych kluczowych grupach zawodowych podwyżki płac sięgają 10%. I w tej chwili proponowanie 5%, no to nie pokrywa podwyżek cen i usług na bieżący rok. A co mówić o przyszłym roku, gdzie ceny będą znacznie wzrastały. Cały czas nie ma jakiejś takiej no, realnej polityki płacowej ciągnącej te płace w górę. Jest ta polityka, oczywiście, ale ciągnąca te płace w dół, bo
trzeba patrzeć na te dodatki stażowe. Wykorzystano dodatki stażowe po to, żeby obniżyć, czy nie podwyższać ludziom płac. A w tej chwili już się kombinuje, żeby ewentualnie skrócić czas pracy i w ten sposób ograniczyć jakieś tam oczekiwania płacowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Elżbieta Zabłocka, później pani radna Machniewska. Ja tylko chciałam przypomnieć, że my podnosząc ręce za tymi inwestycjami, które są realizowane, podnosiliśmy ręce zupełnie za innymi kwotami. Przynajmniej ja podnosiłam za innymi kwotami. My wtedy mieliśmy świadomość, że troszeczkę może to wzrosnąć, ale nie tak jak wzrosło. Proszę Państwa, z hali z 10, no prawie 11 milionów mamy 17. Z rewitalizacji z 12, które mogłyby być, te, które firma druga wtedy proponowała, mamy 17. W tych zadłużeniu są uchybienia, które no niestety no trzeba nazwać po imieniu. Bo można było te obydwie inwestycje zrobić o 11 milionów tańsze. I te 11 milionów mielibyśmy, proszę Państwa, na następne inwestycje. My cały czas mówimy, że bo Państwo się zgodziliście, owszem, my się zgodziliśmy, ale czy Państwo pamiętacie, jaka była burza przy hali? Jak mówiliśmy wtedy, że 7 milionów jest projekt, 10 milionów i pół i czy, że to nie będzie koniec, czy nas stać na tą halę? To wtedy taka burza się zrobiła, że przecież jak to, mamy możliwość i teraz na 17 milionów mamy 3 miliony dofinansowania. Proszę Państwa, za 11 milionów to można by było wybudować mały basen kryty, z którego by korzystały i starsze osoby, i osoby młodsze. Także nie mówmy, że my się zgodziliśmy na to, dlatego że my zgadzaliśmy się na zupełnie inne kwoty, które były na początku. Nikt się nie spodziewał, że, znaczy nie spodziewał się, my ostrzegaliśmy, ale to nikt się nie spodziewał, że to się aż tak potoczy, tak? A więc tutaj to praktycznie 11 milionów mogliśmy zaoszczędzić w budżecie. Mogliśmy i nie byłoby 11 milionów dodatkowego zadłużenia. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Machniewska. Proszę Państwa, jak powinien wyglądać budżet? No w pierwszej kolejności powinien zaspokajać potrzeby mieszkańców Bartoszyc. Jak również powinien realizować zadania, które zostały nałożone przez ustawodawcę. Tak to mniej więcej powinno wyglądać. I teraz odnosząc się do inwestycji. Ja zawsze pamiętałam te problemy. Wszyscy mieszkańcy pamiętają problemy z drogami, chodnikami, dziurawymi, zapadającymi się, lepiej wykonane, gorzej wykonane. Pani przed chwilą też wspomniała ulicę Struga. I teraz narzekamy. Ale z drugiej strony zachowujemy się, przepraszam, nie ja, ale zachowujecie się tak, jakbyśmy wszystko już mieli zrobione. Jakbyśmy wszystkie remonty przeprowadzili. Wszystkie potrzeby zostały zaspokojone i została nam tylko rozrywka. Budowanie hali, tak? Budowanie pomników, wydawanie za niemałe pieniądze, tylko 2000 zł, tylko gazetki, tak? Promocja za 80 tysięcy. No zachowujemy się tak, jakbyśmy już wszystko mieli zrobione. Drogi, wszystko jest. I tylko nam została rozrywka. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, Państwo płaczecie nad pracownikami. Ja cały czas mówiłam, proszę układać tak budżet, żeby nie było żadnych grupowych zwolnień. No teraz widzimy, że Pan twierdzi, że zaczynają się kombinacje, tak? Skracanie czasu pracy i tak dalej. Proszę Państwa, no być może dojdzie nawet i do zwolnień grupowych. Ja nie jestem oczywiście wróżką i nie jestem w stanie przewidzieć przyszłości. Ale to jest jakby inna kwestia. Pani mówi osoby z wyższym wykształceniem. Proszę Państwa, ja bym tak się za bardzo nie użalała nad losem urzędników. Ja się z każdym solidaryzuję, człowiekiem pracy, ale w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie, droga Pani, praca niewdzięczna, nadzwyczaj stresująca. Osoby po prawie, po ekonomii.
z długoletnim stażem. Niewiele więcej zarabiają niż urzędnicy z Urzędu Miasta w Bartoszycach. Proszę mi powiedzieć. Momencik. Nie, proszę pani. Coś wiem. Tak. Mhm. Proszę państwa, niewiele więcej tam dziewczyny zarabiają, dziewczyny i mężczyźni, a jest to praca nadzwyczaj niewdzięczna. Możemy sobie wyobrazić, tak? Jak wygląda sytuacja. Pan się cieszy, że otwieramy kolejną szkołę muzyczną. Nie, no super. Potężne pieniądze mamy na szkoły, kształcimy ludzi, kształcimy młodzież, świetnie, ale gdzie potem ta młodzież ląduje? W Bartoszycach? Ale momencik, proszę poczekać. Ja pana nie atakuję, tylko chciałabym zwrócić uwagę na pewne zjawisko. Bardzo duże pieniądze wkładamy w wykształcenie młodzieży, ale ta młodzież tutaj nie będzie siedziała. Ona z wykształcenia i z pieniędzy, jakie włożyliśmy w tą młodzież, będą korzystały inne miasta. Proszę państwa, inwestycja, jaką jest hala targowa. Jest taka zabawna rzecz, taka paranoja wręcz, bo z jednej strony bankrutowali przedsiębiorcy mający swoje biznesy na Starówce, a z drugiej strony budujemy innym przedsiębiorcom halę. Czyli tam tych ludzi jakbyśmy kompletnie nie rozumieli, tak? A z drugiej strony zachowujemy się, jakbyśmy pomagali biznesowi. Wybudujemy halę, pomożemy biznesowi, tak? W końcu od nich mamy podatki, my jesteśmy otwarci. My przecież wspomagamy biznes. No, paranoja. Pani Joanna coś na ten temat mogłaby więcej powiedzieć, prawda? Bo pani chyba tam ma też sklep i pani zna to środowisko i wie, jak, co tam się działo w trakcie rewitalizacji. Czyli tak jak państwo widzicie, no po prostu... Ja nie mówię już tutaj, nie odnoszę się tylko i wyłącznie do pana burmistrza Petrykowskiego, ale do wszystkich, którzy rządzili poprzednio, jak i obecnie. Ten budżet, taki sposób zarządzania, to odnosi się wrażenie, że to jest tylko i wyłącznie podnoszenie opłat i branie kredytów. To się wszystko kręci wokół kredytów i praktycznie no, można by rzec, że najlepiej zarabiają na tym banki. Panie skarbniku, no, banki ile na nas w tej chwili zarobiły? Tak, no chyba najlepiej, no, naprawdę opłaca się mieć w Bartoszycach bank, bo przynajmniej na urzędzie miasta i powiecie można zarobić. Ale jeszcze jedna sprawa, czy powiat przygotowuje się do zwrotu 500 tysięcy. Panie skarbniku, dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz chciał się zabrać głos, proszę. Ja może w takiej jednej kwestii, która została tu w tej wypowiedzi zarysowana, takiej pewnej filozoficznej, może bardziej dotyczącej samorządu, człowieka, rodziny, Bartoszyc, Polski, nie tylko. Szanowna pani, zaspokajanie potrzeb mieszkańców, słusznie pani zauważyła, to jest kluczowe zadanie dla samorządu, nie tylko w kontekście budżetu. Budżet jest najważniejszym planem finansowym, instrumentem tego działania. Zaspokajanie potrzeb. Nie muszę pani jako inteligentnej osobie tłumaczyć, jak ważną potrzebą w życiu rodziny jest edukacja. Śmiem twierdzić, że dzisiaj dla nas wszystkich tu siedzących i słuchających nas, edukacja naszych dzieci jest zadaniem numer jeden. Po prostu numer jeden, bo to jest ich przyszłość. Im więcej dobrych szkół, im więcej dobrych możliwości kształcenia, w różnym sensie tego słowa, poczynając od nauk ścisłych, a skończywszy na muzyce i na sporcie, tym większa szansa tych młodych ludzi, że tej nowej rzeczywistości, w tych nowych technologiach, w tym nowym świecie zglobalizowanym znajdą swój inteligentny kawałek podłogi. Czy w Bartoszycach, czy w Kętrzynie, czy w Olsztynie, a może w Gdańsku, może w Warszawie, może poza Polską. To jest nasze zadanie.
To jest, powinna być nasza konsekwentna determinacja w tej sprawie. Tworzyć jak najlepsze warunki. Bo to jest bezcenne. To jest ta jedna kwestia. Druga kwestia. Szanowna Pani, a propos spraw dotyczących e-sportu. Może z Pani punktu widzenia jest to jedno z mniejszych, mniej istotnych zadań samorządu. Z mojego doświadczenia aktywność sportowa ludzi, począwszy od przedszkola, a skończywszy na seniorach, jest czymś wspaniałym, prozdrowotnym, czymś, co generuje wbrew pozorom także mniejsze koszty finansowe państwa jako takiego, gdyż zdrowsi ludzie to mniej konsekwencji chorobowych, mniej konsekwencji dotyczących funkcjonowania naszych szpitali, a wtedy jest możliwość zajmowania się tylko tymi, którzy naprawdę wskutek okoliczności osobistych, genetycznych, a czasami nadzwyczajnych, takim działaniom powinni podlegać. Ja jestem rzecznikiem, żeby jak najwięcej ludzi w każdym mieście, w każdej wsi, na każdej ulicy uprawiało sport. Żeby tworzyć im ku temu dobre warunki. Trzecia kwestia dotycząca tej paranoi, jak Pani stwierdziła, jeśli chodzi o Bartoszyce, o targowisko, o Stare Miasto. No, procesy inwestycyjne mają to do siebie, że one trwają. Że one czasami wykluczają pewne części, tak jak drogowe, komunikacyjne, tak i pewne części miasta, jeśli chodzi o taką naturalną, normalną, wcześniejszą funkcję. Ograniczają w jakiś sposób, co najmniej. To trzeba umieć też zrozumieć. Zadanie oczywiście powinno być takie, władzy wykonawczej, wszystkich ludzi związanych z każdą inwestycją, aby to były dolegliwości jak w najkrótszym momencie, jak najbardziej delikatne. Mam nadzieję i dzisiaj zostawiam siebie i innych z tą nadzieją przed świętami Bożego Narodzenia, bo to też była wielka nadzieja spełniona sprzed 2000 lat. Mam nadzieję, że te nowe miasto, w rozumieniu tego Starego Miasta, te nowe możliwości, to będzie takie otwarcie, taki fresh dla Bartoszyc w najbliższym czasie, od tego przyszłego kwietnia, od maja, kiedy ta inwestycja zostanie w pełni oddana, że koncerty miejskie, że sposób spędzenia czasu, to także będzie ożywienie dla tych wszystkich podmiotów, które wskutek tej inwestycji, co to dużo mówić, no ucierpiały w sensie finansowym, organizacyjnym, bo ona wykluczała pewne naturalne aktywności i tych, którzy mogli korzystać z ich usług i z ich możliwości sprzedaży. Mam też nadzieję, że to targowisko miejskie to będzie miejscem takim, gdzie dzięki wykorzystaniu środków z tego programu Rynek można będzie zakupić dobrą, świeżą żywność, warzywa, owoce. I będzie także to miejsce takie, które po latach wreszcie będzie cywilizowało tą część Bartoszyc, która wyglądała tam do tej pory tak, jak wyglądała. To zadania niełatwe, ale to zadania potrzebne. I jeszcze jedna kwestia dotycząca wypowiedzi Pani Radnej Zabłockiej. W zupełności ma Pani rację, że każdą inwestycję trzeba monitorować i że każdą inwestycję trzeba bardzo poważnie analizować. Nawet tą, która kosztuje 10 tysięcy złotych, czy 100, a co to mówiąc o kwotach, które Pani wymieniła. Natomiast ja nie uczestniczyłem w tych procesach. Państwo tutaj byliście, bo wtedy nie pracowałem jeszcze w Bartoszycach, ale też zainteresowałem się tą sprawą. Bo też miała tak po prostu zainteresowała z racji zupełnie naturalnych. No jest ta ustawa i jest ta procedura zamówień publicznych. I dopóki ktoś w sposób ewidentny nie spełnia warunków wykluczających jego propozycję cenową na konkretną budowę, na konkretną usługę, na konkretną inwestycję, to nikt nie jest w stanie zgodnie z prawem go skreślić z takiej listy kandydatów i oferentów, jeśli przedłożył wszystkie dokumenty zgodnie z prawem i spełnił wszystkie wymienione w specyfikacji w zamówieniu publicznym warunki. To jest oczywiście, ma Pani rację, wielkie niebezpieczeństwo, bo nie jeden samorząd już ma później kłopot, że to ta firma okazuje się wskutek już realizacji, a to niewiarygodna, a to firma, tak jak w przypadku wielu dróg i autostrad, w stanie upadłości po iluś miesiącach czy latach.
I wtedy są ta odpowiedzialność. Niestety niezawiniona przechodzi na samorząd, a nowe ceny, nowy rynek, nowe usługi, nowe przetargi niosą ze sobą określone konsekwencje. Dlatego też to już jest przeszłość. Teraz trzeba wszystko zrobić, żeby te inwestycje okazały się dla Bartoszyc sukcesem, żeby, wracając do słów radnej Machniewskiej, zaspokajały ich potrzeby i byli mieszkańcy z tego dumni. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, ja bym chciała... Nie udzielę pani głosu. Momencik, proszę pana. Ja bym chciała zauważyć, że ja powiedziałam, że bardzo duże pieniądze wkładamy w edukację, ale tej młodzieży nie zostawiamy wyboru. Nie mają wyboru, czy chcą zostać, czy muszą wyjechać. Zazwyczaj muszą wyjechać i większość mieszkańców Bartoszyc się ze mną zgodzi. Ja bym wolała, żeby mieli wybór. Ponadto, tak a propos hali gimnastycznej. Proszę państwa, mogliście zauważyć taką różnicę, a mianowicie różnicę pomiędzy politykiem a niepolitykiem. Ja nie jestem politykiem, a pan jest politykiem. I jaka jest różnica? Ja powiedziałam, że mamy problemy z drogami, chodnikami. Potrzebujemy pieniędzy na inne, właściwie podstawowe remonty, a pan mówi, że potrzebna jest hala dla seniorów, bo zdrowie jest najważniejsze. Ja się zgadzam, ale nie są zaspokojone potrzeby, chociażby takie jak naprawienie chodnika czy poprawienie dziurawej drogi. Tak? To jest jedna sprawa. A druga sprawa, panie burmistrzu, ja życzę przedsiębiorcom, jak i sobie, aby oni rzeczywiście odnosili finansowe sukcesy w Bartoszycach, a już na pewno mówię o tych przedsiębiorcach ze Starówki, żeby odbili się od dna. Tego im życzę w nowym roku i mam nadzieję, że pana słowa będą prorocze i że te koncerty, które będziecie tam organizować, wspomogą przedsiębiorców. Życzę państwu i życzę sobie, życzę przedsiębiorcom. Dziękuję. Dobrze, pani przewodnicząca, teraz proszę. Na samym początku powiem, że jestem też za podwyżką płac dla wszystkich. Ale proszę państwa, powiem też to, że w tamtym roku uczestniczyłam w pracach Komisji Budżetowej i punkt siedzenia, tak jak to się, jak, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ja przypomnę pani Elu pracę komisji i całość tego, jak się mówiło, przy tak trudnej sytuacji finansowej pan burmistrz zechciał podwyżki wszystkim udzielić. I wykreślanie z budżetu wszystkiego, wszystkich podwyżek, które były zaproponowane. Może w tym roku nie byłoby to tak ciężkie i tak trudne, żeby te 5% by było akurat do tego, żeby to wszystko było na poziomie takim, jak powinno być. Ale wykreśliliśmy w tamtym roku wszystkie podwyżki płac, bo się krzyczało, trzeba zaoszczędzić, żeby nie przejadać tego budżetu, żeby to było na inwestycje. A propos inwestycji, ja rozumiem, że może było wiele błędów, ale chcę przypomnieć państwu też nasz sławetny most, który jest bardzo potrzebny i na który mieliśmy dać dofinansowanie w kwocie ilu? No właśnie, a ile dajemy? Dlaczego tutaj nie krzyczymy, że to jest, dlaczego nie jest dopilnowane, dlaczego województwo przyjęło taką ofertę z taką olbrzymią sumą. Może ta oferta była niewłaściwa, może należało ten przetarg unieważnić. Także naprawdę, proszę państwa, budżet jest trudny, ale z próżnego i Salomon nie naleje. I tutaj nie ma co mówić, że damy to, czy damy to, bo nie mamy z czego. Musimy skończyć to, co zaczęliśmy. Dziękuję. Pani radna Elżbieta Zabłocka. Ja chciałam powiedzieć, że panie burmistrzu, może się mylę, ale wpływ na umieszczenie w przetargu kwoty zabezpieczającej to mamy.
A więc gdybyśmy do tego podeszli tak w miarę rozsądnie, to mogłoby się okazać, że właśnie wykluczylibyśmy firmy, które później nie dawały sobie finansowo po prostu rady przy inwestycji. W sprawie tego, że my wycięliśmy, ale my działaliśmy sprawiedliwie. Albo dawaliśmy wszystkim, albo nie dawaliśmy nikomu. I właśnie o to mi chodzi, że albo dajemy tak samo każdemu, albo nie dajemy, bo innej możliwości uważam, że nie ma. Tak jak pani Ewa powiedziała, trzeba być przyzwoitym. W ubiegłym roku wycięliśmy, dlatego że 2 lata temu było 10%. Wycięliśmy w ubiegłym roku właśnie te podwyżki ze względu na te 10%. Minęły 2 lata, a więc uważam, że czas jest znowu dać wszystkim równo po 10%. Tak jak ustaliliśmy to 2 lata temu. A więc tutaj ja rozumiem, że teraz to jest, będzie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Nie, proszę państwa, ja przez całe kadencje, poprzednie dwie i tą kadencję za każdym razem jestem konsekwentna w tym, co mówię. Jestem konsekwentna w tym, że mamy dbać o to, żeby za 2-3 lata mieć na płace dla wszystkich, mieć na naprawę chodników i mieć na to, żeby zaspokajać podstawowe potrzeby naszych mieszkańców. I tylko o to mi chodzi. I nie możecie państwo powiedzieć, że to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, bo tak niestety nie jest. To jest po prostu konsekwencja działania. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Nazarewicz, proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowna rado, panie i panowie, szanowny panie burmistrzu, szanowni widzowie obecni na sali sesyjnej. Z wypowiedzi pani Zabłockiej i niedawno z wypowiedzi pani Machniewskiej zrozumiałem w taki sposób, że po prostu tak ich tendencja dążenia, żeby miasto się w ogóle nie rozwijało. Tak było za poprzedniej kadencji, ile nerwów trzeba było popsuć, żeby zrobić ulicę Piłsudskiego, ile nerwów było trzeba stracić, żeby ruszył i hala sportowa, i bazar, i wiele, wiele innych rzeczy. Nic nie robić. Szanowni państwo, miasto, każde na całym świecie i u nas i na zachodzie wszystko robią, jak to się mówi, z kredytów. I niestety my powinniśmy robić. Pani Machniewska powiedziała niedawno, że szkoła będzie, chodzi o tą szkołę muzyczną, że młodzież wyuczymy i ona wyjeżdża. Tak, tak się dzieje. Z innych miast przyjeżdżają tutaj, od nas jadą do innych miast. Ta rotacja była i jest na świecie, będzie. A mamy prosty przykład. Pani radna Machniewska zdobyła wykształcenie i wróciła do Bartoszyc. I proszę bardzo, i czemu się tak czeka? No i wszyscy mamy problem. Młodzież wraca? Ale wyjechałam, bo przepraszam, wyjechałam, bo tu pracy dla mnie nie było. Nie miałam wymiaru. Proszę pana, szukałam, nie było. Proszę pana, bardzo proszę nie przesadzać. Była praca, tylko trzeba pracować. To jest taka rzecz, proszę panią. Druga rzecz. Problem jest taki. Nasza transformacja nas zgubiła. Głównie w Bartoszycach. Powiem taką rzecz. Zniszczone zostały PGR-y i na wzór podobny zostały zniszczone nasze dawne MPGK. Szanowni państwo, MPGK miało pod sobą autobusy, miało wodociągi, ciepłownictwo, miało wywóz śmieci, remonty, grupę budowlaną, grupę brukarską, grupę malarską. To wszystko zostało, jak to się mówi, zniweczone. Dlaczego tak się stało? Tak się stało, że szanowni państwo, w tamtym czasie, to był początek pierwszej i drugiej kadencji, że pan przewodniczący rady i pan burmistrz, pan kierownik i jeszcze inni urzędnicy, bo pan, który zarządza Bartkiem, upoił ich,
znaczy w formie takiej, że myślą wspaniałą, rozerwiemy to. Rozerwali. Dzięki temu, co dzisiaj istnieje. Ja przepraszam, Tadeusz, może bardziej do budżetu. To gdzieś zniecierpliwienie na sali jest. Bo tu trzeba powiedzieć... Wracać do tematu. Dobrze. Proszę bardzo. Bo tutaj trzeba powiedzieć taką rzecz. Myśli się po prostu ta firma, żeby istniała, tak jak w innych miastach, ona by w tej chwili, myśmy nie musieli wydawać pieniędzy. Byłyby też miejsca pracy. W tej chwili tak, Cowik pracuje, wszystko fajnie, ale spółka Bartko niestety po kolei zaczęła, jak to się mówi, działy niszczyć, w końcu i swój teren sprzedała. Sprzedała teren, wzięła kasę za teren, teraz wlazła i wywozi śmiecie i też znów nas jako miasto rąbie. Panowie, zastanówmy się, gdzie tamci przodkowie popełnili, jak to się mówi, błędy. Dziękuję. Tylko chciałam dodać, że ja znajomości drogiej pani nie miałam i nie mogłam sobie tutaj znaleźć pracy. No właśnie, bardzo dobrze. Dlatego wyjechałam do Olsztyna i tam znalazłam pracę. Do dnia dzisiejszego tam pracuję. I dzięki temu, proszę pana, nie jestem zależna od tej władzy bartoszyckiej, ani od żadnej innej. I dzięki temu, proszę pana, mogę w sposób niezależny mówić. Nie mam stąd ani dotacji, ani pracy po znajomości. Dlatego też proszę pana, od tej władzy i od takich ludzi zależnych od władzy jestem po prostu niezależna. Dobrze. I mogę mówić prawdę, bo jestem niezależna, proszę pana. Proszę, jestem niezależna. To nie temat na dyskusję tego typu. Proszę bardzo, pan radny Wojciech Prokocki. Ja w kwestii formalnej proszę o zakończenie dyskusji i przejdźmy do głosowania. I słusznie. Czy jakiś kto, już ustale... Kto z pań, jeszcze widzę ręce podniesione. Pan radny Darski, proszę. Buzi skarbnika. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Kilka spraw chcę poruszyć. W zeszłym roku w dyskusji nad budżetem na ten rok było kilka tematów spornych. Później żeśmy poprawiali to w styczniu i to przechodziło po dopowiedzeniu. Przypomnę tylko, chciałbym tutaj, żeby była wyjaśniona sprawa wydania, po prostu zapisania do budżetu w dziale promocja wydania książki o Bartoszycach. 40 tysięcy, tak? Proszę jeszcze z biurka na pomnik Orła Białego 30 tysięcy. Myśmy wyasygnowali do budżetu 80 tysięcy. To wymaga wyjaśnienia. Teraz tak, jest 500 tysięcy, tutaj już ktoś powiedział o tym, pożyczone dla powiatu. Dla nas, dla miasta Bartoszyce jest to kwota gdzieś tam schowana może w jaskini, tak parafrazując, ale dzisiaj rozmawiamy o pieniążkach, tak? O 5 tysiącach, o 2 tysiącach, o 15 tysiącach różnych, a tam leży 500 tysięcy. Nie do ruszenia. Na co to czeka, żeby to ruszyć? To wymaga, podejrzewam, że na most, ale w tej chwili są potrzeby, które po prostu powinny zaspokoić budżet. Jeśli chodzi o most, jest taka szansa, tutaj niektórzy już załatwili jakieś pieniądze, niektórzy załatwiają, ale jest taka szansa, rozmawiałem z kolegą z Ministerstwa Infrastruktury, no, trzeba pojeździć do tej Warszawy, bo tam można rozdzielić tą inwestycję na trzy etapy, czyli droga do mostu, most i droga z tamtej strony Bartoszyc. W tej sprawie pojechał burmistrz dziś, dlatego go nie ma. Proszę, ja przepraszam, panie przewodniczący, proszę kolegę uspokoić, dobrze? Bo to nie jest rynek, że sobie może tak krzyczeć. Niech sobie krzyczy na swoim osiedlu albo na rynku. No dawała pani. Ale nie tutaj. Ja daję pani przykład przed chwilą właśnie takiego samego zachowania. Przykro mi. Chciałem skończyć jeszcze. Mówiliśmy tutaj o szkolnictwie. Proszę państwa, no, trzeba się zastanowić w gronie, również z powiatem, również ze szkolnictwem ponad podstawowym, o szkolnictwie profilowanym. No, szkoła muzyczna tak, jest potrzebna, uważam, że jest potrzebna, ale szkolnictwo profilowane, gdzie ludzie wykształceni tutaj w Bartoszycach, ja bym prosił, ja nie przeszkadzam nikomu. Szkolnictwo profilowane po to, żebyśmy tutaj nie zatrudniali ludzi z zagranicy i żebyśmy mogli tworzyć inwestycje po prostu
twórcze do tworzenia miejsc pracy. Zdjęto tutaj 5 tysięcy w dziale imprezy. Proszę Państwa, w przyszłym roku, to jest też na nawiązaniu tych pieniędzy, co było 40 tysięcy na promocję za książkę i odnośnie zbiórki na Orła Białego. W przyszłym roku mamy tak, 30-lecie samorządów. No, impreza to jest też jakaś konferencja, jakaś dyskusja, jakaś debata, gdzie też będą potrzebne pieniądze. 27 maja 1990 roku były pierwsze wybory samorządowe w wolnej Polsce i w całej Polsce będzie ta rocznica obchodzona. Jest 40-lecie powstania Solidarności. Tutaj jak gdyby kamyczek do pana burmistrza. Dziękuję, że pan jak gdyby spowodował niejako, że te Rondo Solidarności wygląda lepiej niż wyglądało. No i trzymam za słowo, że zrobimy te rondo tak, żeby wyglądało tak jak inne ronda, albo przynajmniej, żeby przypominało ronda, które teraz się buduje. Dziękuję, tyle. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, proszę. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Dużo słów dzisiaj padło. Ja chciałam tylko jakby tytułem małego, krótkiego podsumowania powiedzieć, że praca nad budżetem jest sprawą niezwykle trudną. Sądzę, że jednak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ponieważ usłyszałam też w kuluarach, że co niektórzy nie będą głosować, ponieważ ich tematy nie zostały uwzględnione w tej propozycji budżetu. Niektórzy mówią, że jest to konsekwencja działań. Oczywiście zgodzę się z tym. Uważam, że każdy może wyrazić swoją opinię w danym temacie. Mi też pewnych rzeczy tutaj brakuje. Z nie wszystkimi rzeczami się zgadzam, ale uważam, że trzeba iść naprzód. Trzeba dokończyć te inwestycje, które rozpoczęliśmy. Różnie bywało. Uważam, że było też wiele błędów przy realizacji inwestycji. Natomiast teraz naszym zadaniem jest to, żebyśmy wszyscy te inwestycje rozpoczęte w mieście skończyli. Nie podoba mi się tykanie pewnych osób, radnych, mieszkańców, tak jak czyni to pani Wioletta Machniewska, ponieważ każdy może wyrazić swoje zdanie, a pani ciągle, że tak powiem, kieruje zarzuty pod naszym adresem, że pan Jarosław za szkołą muzyczną, pani Joanna powinna wspierać przedsiębiorczość, jak najbardziej całym sercem ją wspiera. Może pani być wyrazicielką swojego zdania, swojej opinii, natomiast proszę nie tykać i nie wypowiadać naszych myśli, jeżeli twierdzi pani, że pani je zna. Poza tym ja mówię w swoim imieniu, jestem całym sercem za podwyżkami dla urzędników, bo wiem, że jest to praca niezwykle trudna, odpowiedzialna i czasami naprawdę wymagająca podjęcia też ryzykownych decyzji. Porównuje pani Wioletto pracę urzędników z Bartoszyc do pracowników ZUS-u olsztyńskiego. Tutaj też są ludzie, którzy mają wyższe wykształcenie i ciężko pracują. I uważam, że ta podwyżka jest potrzebna z tego względu, że płace się spłaszczają. Może nie ta podwyżka. Każdego roku pracownicy powinni regularnie otrzymywać podwyżki i wtedy nie byłoby po prostu takiego rozhisteryzowania, przepraszam za wyrażenie, jak jest teraz. Poza tym, no cóż, uważam, że używanie takich słów, ja już za chwilkę kończę, używanie takich słów paranoja, porażka, że my teraz musimy teraz, że tak powiem, jesteśmy za inwestycjami, które dają nam radość, zabawę i tak dalej, czyli ta hala sportowa, uważam, która jest mieszkańcom potrzebna. Pani też wyszła z tak zwanego nurtu kultury i też powinna pani rozumieć pewne tematy i czuć. No ja wiem, pani cały czas wyraża swoją mimiką twarzy niezadowolenie, jakieś takie lekceważenie nas wszystkich, co mi się też bardzo nie podoba i bardzo proszę, panie przewodniczący, jakoś nie wiem, proszę wybaczyć, ale proszę reagować na takie sytuacje, ponieważ to też jest nie na miejscu.
No i cóż, wypracowaliśmy jakiś budżet. Tutaj chciałam też podziękować pani Lucynie Jędryczce, bo to jest naprawdę duża praca. Ela Zabłocka ma duże doświadczenie i wie i też pewnie uczyła się na błędach. Także proszę też dać szansę nowej przewodniczącej, która naprawdę dużą pracę wykonała. Spotykaliśmy się 6 razy, poświęcając swój cenny czas popołudniowy. No i cóż, pewne rzeczy, że tak powiem, zostały ujęte, te, które chcieliśmy. Niektóre nie zostały ujęte, moje propozycje też nie zostały ujęte. Natomiast uważam, idźmy naprzód, słuchajcie, i, drodzy państwo, i kreujmy tą naszą rzeczywistość na nowo, tak, żebyśmy byli zadowoleni i mieszkańcy naszego miasta widzieli ten postęp. I to właśnie dzięki naszym działaniom. Dziękuję pięknie. Droga pani, ja wywodzę się z nurtu kulturalnego, ale chciałabym zwrócić uwagę, mi nie wyłączać mikrofon. Nie udzieliłem pani głosu. Proszę zachowywać się w sposób kulturalny. Nie udzieliłem pani głosu. Niech się pani nauczy. Proszę uprzejmie. Proszę. Nie, wystarczy tego teatru, proszę pani. Nie będziemy wysłuchiwać tego. Proszę bardzo, pan sekretarz. Proszę nie zapominać, że ja reprezentuję mieszkańców Bartoszyc. Przywołuję pana do porządku. Ja reprezentuję mieszkańców Bartoszyc. Świetnie. Proszę przestać prywatę tutaj urządzać. Już. Jest nie na temat, dyskusja jest nie na temat, przedłuża pani tylko i wnosi kwasy na sali. Proszę bardzo, pan sekretarz. Szanowni państwo, chciałem tylko jedną rzecz tutaj, może dwie rzeczy zauważyć, że ta Rada Miasta nie ma obowiązku realizacji założeń, które były realizowane i ustalone za poprzedniej Rady Miasta. Państwo zapominają, żeby po drodze wybory. Tu są nowi radni, mogą mieć inny punkt widzenia i na inne pewne sprawy. Ja o podwyżkach dla pracowników swego czasu wypowiadałem się na sesji i wtedy one zostały wycięte całkowicie. Nie było podwyżek dla pracowników i teraz są tego po prostu konsekwencje, że strona rządząca podnosi pensję minimalną, a pensje pracowników zostają w tyle i następuje spłaszczanie pensji w urzędach, wszystkich urzędach. Tutaj nie będę się odnosił do Urzędu Skarbowego w Olsztynie, bo Urząd Skarbowy w Olsztynie mnie ani ziemi, ani grzeje. Niech sobie pracują jak chcą. Mnie interesują tutaj stanowiska pracy będące na naszym rynku pracy i sławetne już o tym, żeśmy rozmawiali. Mówimy o sklepach. Nie będę robił tutaj kryptoreklamy, bo wszyscy te sklepy znają, o Lidlu i Biedronce. Ale jeżeli one już zmieniają swoją politykę płacową i mówi się o tym głośno w mediach, że Biedronka będzie rozpoczynała podwyższanie płacy, to chyba coś o tym świadczy, że rynek pewne rzeczy sam zmienia i to dosyć szybko. Nie możemy czekać 2 lata na podwyżkę, za 2 lata może następna albo nie, a Rada się zmieni i powie, że no nie, bo tamta nie dała, to my też nie damy. To, co pani wiceprzewodnicząca Rady powiedziała, pani Katarzyna Basak, ja o tym żeśmy rozmawiali, burmistrz jest też był za tym, żeby sukcesywnie co roku przynajmniej tą poziom inflacji mimo wszystko urealniać pieniądze, wypłaty dla pracowników samorządowych wszystkich szczebli. Nie tylko, to no niestety pani Elżbieto, muszę się odnieść do nauczycieli. Nauczyciele mają inaczej są finansowani, w inny sposób dostają podwyżki. Nie zależy to w dużej mierze od Rady, ale ja to też mówiłem w poprzednich swoich wystąpieniach, że Rada Miasta dla pracowników samorządowych jest Ministerstwem Finansów i tutaj się decydują losy pracowników. To powtarzam, myślę, że nie będę już musiał tego w przyszłości mówić, bo państwo o tym dokładnie wiedzą. Odnośnie tutaj, no niestety pani Wiolety Machniewskiej też chciałbym się ustosunkować do wypowiedzi, że poziom kształcenia mamy wysoki i młodzieży, naszych dzieci, mamy poziom kształcenia wysoki i oni wyjeżdżają. Powiem szczerze, że ja bym wolał, żeby oni mieli poziom wykształcenia wysoki, nie byli głąbami, żeby umieli sobie po prostu w życiu poradzić. Czy zostaną tu w Bartoszycach, czy wyjadą do Olsztyna i może z biegiem czasu wrócą, zdobędą wykształcenie wyższe, specjalistyczne. I tutaj idziemy w dobrym kierunku, mówiąc, zapewniamy
dla pracowników, nawet przyjezdnych, warunki odpoczynku. Będą mogli przyjść na sterówkę? Będzie to wyglądało? Będą mogli skorzystać z hali sportowej? Planowany od pewnego czasu jest też, w zależności od systemu, od możliwości finansowych, przykrycie basenu, żeby można było z niego korzystać przez dłuższy okres czasu, żebyśmy nie musieli jeździć do Lisberga czy do Kętrzyna, czy korzystać. Jeżeli mam ładną pogodę, to jak najbardziej z jezior, oczywiście jak najbardziej. Robimy też ścieżki rowerowe, chodniki. To wszystko jest dla mieszkańców, żeby mogli spokojnie po pracy wykorzystywać, a też jest to element przetargowy dla pracowników przyjezdnych z zewnątrz, żeby mieli, że przyjadą się po mieście, zobaczą, jak to wygląda, że warto w tym mieście się zatrzymać, że po prostu to wygląda, jest w odpowiednim stanie technicznym i generalnie, jeżeli państwo tak się cofną tą kadencję do początku, poprzednią kadencję, my w tej chwili, w tych latach robimy to, i naprawiamy te rzeczy, przez które przez 40 lat nikt nie tknął i nie było to poprawiane na zasadzie szpadel, żwir, coś tam czarnego się wrzuciło, załatało dziurę, jest fajnie. Te czasy już minęły. Każdy chce mieć odpowiedni komfort, odpowiedni luksus poruszania się po mieście i odpowiedni poziom. Po prostu wykształcenie ludzi też rośnie i też chcą mieć coraz lepiej i temu się nie ma co dziwić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Elit na siebie zarabia, Biedronka też. Znów pani, nie udzieliłem pani głosu. Niech się pani nauczy, bardzo proszę. Pan przewodniczący, proszę. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Doczekałem się w końcu. Szanowni państwo, mieliśmy rozmawiać o budżecie, a rozmawiamy o hasłach, poglądach, historii, o wszystkim innym, tylko nie o konkretach. Wróćmy może do wydatków budżetowych. Zajmijmy się tym, czym trzeba. Powiem tak, osobiście będę głosował przeciwko przyjęciu budżetu w takiej formie. Nie dlatego, że coś mi się tam nie podoba. Nie podoba mi się, to prawda. Nie podoba mi się, że budżet nie ogranicza wydatków bieżących. Jakbyśmy porównali budżety ubiegłoroczne, to jest tylko wzrost wydatków w poszczególnych działach, a nie ma racjonalizacji wydatków. Jeżeli chodzi o płace, to może najwyższa pora zająć się też racjonalizacją zatrudnienia, bo my mówimy o podwyższaniu płac, podwyższaniu funduszu płac. Pan sekretarz mówi, że jesteśmy Ministerstwem Finansów dla pracowników samorządowych. Tak, ale my określamy ramy. Natomiast gospodarować tym funduszem musi pan burmistrz i musimy go racjonalnie wydawać i trzeba się zastanowić, czy naprawdę aż taka obsada osobowa w urzędzie jest potrzebna, bo musimy pamiętać też o tym, że trzeba w urzędzie zatrudniać ludzi sprawnych, kompetentnych, którzy będą naprawdę odpowiednio realizować obowiązki, które na nas, może nie na nas, na urzędzie spoczywają i tych ludzi trzeba odpowiednio doceniać, bo doceniać finansowo, bo jeżeli nie będziemy mieli fachowców, to się okaże, że urząd tylko funkcjonuje, tylko administruje, a nie zarządza tak, jak powinien. Co do wydatków inwestycyjnych, no musimy się liczyć z tym, że pewne zobowiązania przyjęliśmy my, ja też we wcześniejszych radach uczestniczyłem i tu zgadzam się z panią Elżbietą Zabłocką, że w tamtych realiach przyjmowaliśmy do budżetu takie, a nie inne zadania i liczyliśmy na to, że one zostaną w miarę szybko zamknięte, będziemy przystępować do realizacji zadań kolejnych. No, tak jak widać, nie wszystko się udało. Część tych wydatków jest rolowanych, część jest, że tak powiem, przesuwanych na lata kolejne, a zadłużenie budżetu niestety wzrasta. Nie mamy innego wyjścia, jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne, ale apeluję tutaj do pana burmistrza, żeby w trakcie realizacji przyszłorocznego budżetu, który pewnie dzisiaj zostanie przyjęty, jednak rozważyć racjonalizację tych wydatków bieżących i starać się je ograniczać. Jeżeli posłuchamy w media, w wielu samorządach właśnie są w różny sposób
że tak powiem, te wydatki ograniczane i o tym się szeroko mówi. Mówi się o zwiększonych wydatkach na oświatę, mówi się o konsekwencjach zwiększenia wydatków bieżących, wynikających ze wzrostu płacy minimalnej. To są wszystko zagrożenia, które też dotyczą naszego budżetu. Nie będę zabierał więcej czasu, to jest moje zdanie, które chciałbym w temacie budżetu wypowiedzieć. Apeluję jeszcze raz, żebyśmy wrócili do dyskusji o budżecie, a nie o polityce. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze już chciałby? Proszę bardzo, pan przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowna rado, panie burmistrzu. Chciałbym się odnieść do wypowiedzi. Podzielam opinię praktycznie wszystkich tych, którzy zabrali głos odnośnie budżetu, ale musimy też wziąć pod uwagę, że budżet ten, który jest, no jest na realiach stworzonych na dzień dzisiejszy. Nie zapominajmy o jednej rzeczy, że budżet ten musiał być też uwzględniać to na przykład, że podatek od PIT zmalał o 1%. Czym nam państwo zwróciło? A państwo nam zwróciło w ten sposób. Od każdej złotówki zapłaconego podatku PIT mamy 39,34% zwrotu, czyli około 40 groszy. Państwo nam zrefundowało ten ubytek 0,08, czyli teraz w tej chwili na dzień dzisiejszy to wynosi 39,42%, czyli niewiele do budżetu wpływa, a dużo ubywa. Następna rzecz, dlaczego? Mówimy o rosnących wydatkach bieżących i płacowych. No pewnie. Płaca minimalna wzrosła nie tyle, co zakładano wcześniej, a wzrosła o kilkaset złotych, ale dla ciekawostki powiem, bo pani radna Machniewska już przywraca oczami, że gdzieś tam błądzę albo bredzę, bo tak to z tego wygląda. A wie pani, że płaca minimalna w tej chwili to nie jest te 2600, które będzie, tylko osoby, które mają na przykład wysługę lat i ze stażem 20-letnim, to będzie kwota 350. Przypuszczam, że pan skarbnik mi to i to musimy też uwzględnić. Dlatego nie możemy za wiele wymagać. Ja też chcę, żeby pracownikom dać wyższą podwyżkę, ale no. No burmistrz sam do tego się przyjął, chociaż byłem na komisji, w której no była ta propozycja i zbieraliśmy te pieniądze na tego, żeby tą podwyżkę dać, no ale widocznie są inne ważniejsze zadania, które trzeba wykonać. Jestem za tym, żeby dać 120 tysięcy, które też nie zostało uwzględnięte dla ZUK-u, bo sami widzimy ile ZUK, jakie potężną pracę robi. To są pieniądze zainwestowane w to, co i tak nam się zwróci z nawiązką. Bo nie musimy wynajmować żadnych innych firm. No Pasławki też, no ale jak będziemy. Ja w każdym razie będę głosował za i żeby nie przedłużać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan skarbnik, proszę. Szanowni państwo, ja chciałbym zgłosić taką techniczną sprawę, przy uchwale budżetowej w paragrafie pierwszym jest załącznik 1 i 1a, w paragrafie drugim jest załącznik 2 i 2a. Ten 1a i 2a to są takie załączniki poglądowe dla państwa, żeby jakby porównać budżet proponowany do poprzedniego i po prostu, żeby to wyrzucić z głosowania, żeby tego nie głosować, bo to nie ma sensu. Dziękuję. A jeszcze tutaj pani Zabłocka zgłaszała kwestię po tych autopoprawkach. Więc szanowni państwo, jeżeli by zostały przyjęte autopoprawki burmistrza, deficyt zmniejszy się o 352 355,95 groszy. I jeszcze taka poglądowa uwaga na temat wydatków bieżących. No, czytając i oglądając i śledząc media i wszystko, no, faktycznie następują cięcia. W naszym przypadku jest to tak. Nasze wydatki to jest tam 100 700 000 w przybliżeniu, ale same płace plus pochodne to jest 59 milionów, czyli ponad połowa to są płace. I możemy ewentualnie na różne kierunki w tej drugiej części, mniejszej części, tak? Ale mówisz o płacach z pochodnymi. Z pochodnymi, tak, oczywiście. No proszę. Panie skarbniku, ja czegoś nie bardzo rozumiem, bo mamy tak, zwiększamy wydatki, tak? Czyli, aha, tam jest zmniejszenie na początku. Tak, okej, okay, tak, dobra, tak. dobra. Zmniejszenie. Dobrze, rozumiem, że dyskusję nad budżetem
Zakończyliśmy. Proszę Państwa, proponuję przerwę przed głosowaniem. Dobrze, 10 minut przerwy. Wznawiamy obrady po przerwie. Wysoka Rado, jesteśmy po dyskusji. Przystępujemy do bloku głosowań, że tak powiem. Proszę Państwa, komisja, mam tutaj przed sobą jeszcze opinię komisji. I konkluzja komisji jest taka: po wyjaśnieniach pana burmistrza na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2019 roku komisja po przegłosowaniu proponowanych zmian zdecydowała o przyjęciu budżetu z uwzględnieniem autopoprawek pana burmistrza. Komisja wnosi o przyjęcie budżetu z autopoprawkami burmistrza. W związku z powyższym, że mamy cztery takie punkty, na które burmistrz nie wyraził zgody, ale w związku z tym, że jest decyzja, jest propozycja komisji, żeby tych punktów nie wprowadzać, bo każdy z tych punktów był omawiany i komisja podzieliła pogląd pana burmistrza, proponuję, żeby nie głosować tych czterech. Chodzi o szkołę muzyczną, o oświetlenie ulic, o pasławki i o na zakup ciągnika, gdyż to było przedmiotem obrad komisji i komisja uznała, że na skutek tłumaczeń czy perswazji burmistrza te punkty nie powinny znaleźć się w budżecie. Stąd moja propozycja, żeby tego nie głosować, natomiast przegłosować budżet wraz z autopoprawkami burmistrza zgodnie z propozycją komisji budżetowej. Czy taka forma? Oprócz tego jeszcze przegłosujemy zadania dla ZUK-u jako integralną część uchwały budżetowej. Proszę bardzo. Ja przepraszam pani przewodnicząca, ale my nawet nie możemy głosować tego, co pani przewodnicząca czytała, bo to były propozycje, a nie wnioski. A więc my głosujemy tylko z autopoprawkami pana burmistrza. Dokładnie. I nic więcej, bo to były tylko propozycje, także to nie Dokładnie były żadne tak. wnioski. Dla porządku, czyli, tylko głosowałam autopoprawki. Bo za chwilę, jak zarządzę głosowanie, żebyśmy wiedzieli, nad czym głosujemy. W związku z powyższym, proszę bardzo, pan radny Azarewicz. Panie przewodniczący, na ostatniej komisji posiedzenia budżetowego był pan burmistrz. Pan burmistrz powiedział w taki sposób odnośnie ciągnika dla ZUK-u, że jak w ZUK-u będzie kierowca, to ciągnik będzie zakupiony. Dlatego tutaj bym się zastanowił, czy to w ogóle wyrzucać, czy nie. Bo w takim układzie... Dobrze, panie Tadeuszu, wszystko jasne. Dziękuję. Komisja była w pewnym składzie, zresztą oprócz komisji byli radni zainteresowani jeszcze i znają ten temat, nie tylko jeśli chodzi o, ale również i o pasławki, nie tylko jeśli chodzi o zakup ciągnika, ale również i o pasławki, pozostałe zostały nam to wytłumaczone. W związku z powyższym proponuję, że poddam pod głosowanie uchwałę budżetową w sposób następujący. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem uchwały budżetowej na 2020 rok z uwzględnieniem autopoprawek burmistrza? Proszę o głosowanie teraz. Kto jest za, przeciw, wstrzymuje się. Karol, nie głosuje. 12 za. 4 przeciw, 4. Podaję wynik głosowania. Za 12, przeciw 4. 4 się wstrzymały. 4 radnych się wstrzymało. Proszę Państwa, poddam pod głosowanie. Następnym głosowaniem będą zadania dla Zakładu Usług Komunalnych, które Państwo tam macie przed sobą. I również poddam to pod głosowanie. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem zadań na 2020 rok określonych dla Zakładu Usług Komunalnych? Proszę o głosowanie teraz. Za chwileczkę, moment. Pani radna Duda. Przepraszam bardzo, ale nie głosuje się odrębnie, jeśli to jest załącznik do uchwały o budżecie. On został przegłosowany. Nie ma odrębnej uchwały głosowania nad zadaniami dla ZUK-u. Czyli uważacie Państwo, że zadań odrębnie tych nie głosujemy, on będzie już z automatu niejako przegłosowaliśmy, tak? On był załącznikiem do projektu uchwały. Dziękuję za tą uwagę. Dobrze. Zaraz, momencik, tylko to sobie znoszę. Tak.
Następny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na 2020-2032. Jak już informowałem przed przerwą, Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, ale tutaj proszę panią przewodniczącą Komisji Programu Budżetu, panią Lucę Jędryczkę, o przedstawienie opinii komisji w tej sprawie. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2020-2032. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uchwała jest związana z budżetem miasta. Więc komisja pozytywnie opiniuje wieloletnią prognozę finansową. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Zawodzka. Ja tylko chciałam powiedzieć, że ze zmianami, które wynikają ze zmian w budżecie, bo to jest bardzo ważne. I chciałam tylko parę takich rzeczy powiedzieć mieszkańcom, no bo my tak naprawdę zagłosujemy za chwileczkę nad wieloletnią prognozą finansową, a mieszkańcy nie bardzo będą wiedzieli, co w tej wieloletniej prognozie finansowej jest. A więc w wieloletniej prognozie finansowej mamy zaplanowane na 2020 rok to, co wynika z zadłużenia, znaczy zadłużenie miasta na 8 milionów, mniej tam będzie, 8 milionów 100 gdzieś około tysięcy. Natomiast na 2021 rok, proszę państwa, mamy prawie 5 milionów nadwyżki, co jest nieosiągalne ze względu na to, że zaplanowane mamy w wieloletniej prognozie finansowej spadek dochodów. A więc te 4 miliony, te 5 milionów, bo 4 miliony 950 zł nadwyżki na 2020 rok jest rzeczą nierealną, tak? Bo w dalszym ciągu będziemy na pewno na 100% mieli deficyt, bo nie uda nam się niestety wyjść z zadłużenia, które mamy i nie uda nam się tej nadwyżki w takiej wysokości na pewno dokonać. Dopowiem jeszcze, że tutaj zadłużenie miasta planowane jest na koniec następnego roku w granicach 42 milionów, tak żeby też mieszkańcy wiedzieli, nad czym będziemy za chwileczkę głosowali. Mam nadzieję, że w przyszłych latach to zadłużenie przynajmniej będzie stałe albo będzie malało. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan skarbnik, proszę. Szanowni państwo, faktycznie no, cała konstrukcja wieloletnio zasadza się na tym, żeby zrobić jakby nadwyżkę operacyjną wynikającą z oszczędności na wydatkach bieżących. Natomiast jeżeli chodzi o spadek dochodów, no to jest rzecz oczywista. Wynika z tego, że no, część dochodów, które uzyskiwaliśmy na realizację programów na przykład unijnych, no, wypadnie już z budżetu. Ale zarówno to jest po stronie dochodów, zarówno też wypadnie wiele po stronie wydatków z tego tytułu. Także ten budżet, on będzie relatywnie w następnych latach troszeczkę będzie malał, no bo taka jest siła, aczkolwiek mam nadzieję, że jednak te dochody jakieś się pojawią, nie wiem, coś drgnie może w gospodarce, chociaż zapowiadają kryzys. No ale to jest wszystko planowanie, no zobaczymy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że więcej dyskutantów, jak widzę, nie ma. Kto podaje pod głosowanie wieloletnią prognozę? Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2020-2032? Proszę o głosowanie teraz. Podaję wynik głosowania. 11 za, przeciw 0, 9 wstrzymujących się głosów. Stwierdzam, że wieloletnia prognoza została przez Wysoką Radę przyjęta. Jesteśmy w punkcie 6a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. Jest to projekt oznaczony numerem 1/20. Poproszę panią Lucynę Jędryczkę o przedstawienie opinii Komisji Programowej i Budżetu.
Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmiany budżetu. Punkt A. Dochody, dział 600, rozdział 616. Zwiększenie dochodów o 1 639 797,51 zł z tytułu przekazania zaliczki na przebudowę. To są te trzy ulice. I tak, ulica Kochanowskiego 228 139,95 zł, ulica Jeziorna 260 558 000, nad Łyną 1 151 099,56. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 758, rozdział 758,01, zwiększenie o 21 742 zł planu dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej z tytułu rezerwy. Dział 758,14, zwiększenie dochodów o 27 685 zł z tytułu zbiórki przez Społeczny Komitet na budowę pomnika Orła Białego oraz 514 tysięcy z tytułu kary umownej za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. Chodzi tutaj o halę sportową. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 995, zmniejszenie dochodów o 2 018 405 zł z tytułu dofinansowania rewitalizacji Starego Miasta. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 921, rozdział 921-95, zwiększenie dochodów o kwotę 320 345 zł z tytułu... Zmniejszenie. Przepraszam, powiedziałam zmniejszenie? Zmniejszenie. Zmniejszenie dochodów. Komisja z tytułu dofinansowania Bramy Lidzbarskiej, komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 926, rozdział 926,01, zmniejszenie dochodów o kwotę 500 tysięcy zł z tytułu dofinansowania budowy hali sportowej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Wydatki. Punkt B, wydatki. Dział 600, rozdział 616, zwiększenie o 1 639 797,51 planu wydatków z przeznaczeniem na przebudowę. I tak, ulicy nad Łyną 1 151 099,56 zł. Ulicy Kochanowskiego na sumę 228 139,95 zł. Ulicy Jeziornej 260 558. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 750, rozdział 700, zwiększenie, rozdział 750-23, zwiększenie o 20 tysięcy zł planu wydatków na wynagrodzenia. Zwiększenie dotyczy wynagrodzeń osobowych. Zwiększenie. O Jezu, ja przepraszam, ale krzyczę. No ja wiem. Zwiększenie dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników urzędu. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 754, rozdział 754-16. Zmniejszenie wydatków o 20 tysięcy złotych na wynagrodzenia. Jest to zmniejszenie ze Straży Miejskiej, dotyczy Straży Miejskiej, ponieważ tam jeden z pracowników odszedł. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 995, zmniejszenie o 2 018 405 zł wydatków na rewitalizację Starego Miasta. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 921, rozdział 921-16, zmniejszenie o 190 tysięcy zł planu wydatków, w tym zmniejszenie o 202 500 wydatków przewidzianych jako wkład własny do modernizacji budynku biblioteki. I zwiększenie o 12 500 planu wydatków na bieżące funkcjonowanie biblioteki.
W związku z przeniesieniem na czas remontu biblioteki na ulicę Słowackiego 1B należało podłączyć sieć, stałe łącze internetowe do budynku, łącze telefoniczne oraz wykonać drobne prace remontowo-adaptacyjne i dlatego do planu wydatków biblioteki jest zwiększenie o 12 500. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, Pani Elżbieta Zawodzka. Ja chciałabym zapytać na temat zwiększenia o 20 000 wydatków na wynagrodzenia. Z czego to wynika? Ponieważ Pani Wiceburmistrz nie mamy już od września, a więc całe pobory Pani Wiceburmistrz zostały przez te miesiące. I z czego wynika te 20 000 na zwiększenie? Powiem Państwu krótko bez zmienia, bo wewnętrznie chodzi o parę nagrody, żeby pracownikom pod koniec roku wypłacić parę groszy. To wszystko. A zostały pieniądze w Straży Miejskiej, bo tam strażnika już prawie praktycznie pół roku nie ma. Nie, no w porządku, Panie Sekretarzu, ja się z tym zgadzam, że nagrody można, ale nie zostały pieniądze Pani Wiceburmistrz, której 3 miesiące już nie ma? Ja w tej chwili po prostu no, nie odpowiem tego, chyba że Pan Skarbnik został jakieś pieniądze, po prostu to jest porządkowanie też w paragrafach, także tu nie odpowiem Pani w tej chwili na to. No ale Panie Skarbniku, ja przepraszam, ale jeżeli wnioskujecie o 20 000 i Pan mi odpowie na proste, zwykłe pytanie, jeżeli zostały pieniądze Pani Wiceburmistrz, a 3 miesiące, to tam zostało też no, niemała kwota. Nie zostały te pieniądze po prostu. Nie ma takich. Były planowane. Może Burmistrz? Były planowane też do czasu odejścia, bo o tym wiedzieliśmy wcześniej. Były planowane na czas odejścia, Pani Wiceburmistrz, tak. A ten czas był wcześniej już uzgodniony przez Pana. Jest mi niezręcznie o tym mówić, ale takie jest bardzo logiczne i proste wyjaśnienie, bo te odejście było już przecież planowane od co najmniej, jak ja wiem, od pół roku czasu. No ale my, panie burmistrzu, w styczniu, w grudniu zeszłego roku ustalaliśmy budżet i pani burmistrz jeszcze wtedy nic nie mówiła, że odchodzi, także to akurat pół roku wcześniej, no to już budżet był dawno zatwierdzony. Nie, ja tylko chciałam po prostu dopytać, o co chodzi, także spokojnie panowie, bo tu nie chodzi o jakiś atak z mojej strony. Nie ma, ale my tylko... z pani strony nigdy nie odczuwamy formuły ataku. My odczuwamy taką życzliwą presję na odpowiedź. My odczuwamy Dokładnie. Życzliwą presję na odpowiedź, więc... Czyli chodzi o nagrody, tak? Reważując na się pani, okay, dobrze, z presją dziękuję. Mówimy, że takie były założenia poczynione przez skarbnika i burmistrza. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu oznaczonego numerem 1/22? Proszę o głosowanie teraz. Dwa głosy wstrzymujące się. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Projekt uchwały nr 2/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2019-2036. I tutaj poproszę również o opinię panią przewodniczącą Lucynę Jędryczkę. Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany w wieloletniej prognozie finansowej miasta Bartoszyce. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian w budżecie na 2019 rok. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, Pani Radna Elżbieta Zawodzka. Ja przepraszam, że to ja dzisiaj tak gadam tylko, ale mam takie, to znaczy chciałabym rozwiać swoje wątpliwości, bo część mamy ulicę Jeziorno-Kochanowskiego nad Łyną mamy w poprzednim budżecie, czyli rozumiem, że te pieniądze to są te pieniądze, które nie zostały wykonane w tym roku, tak? I przeniesione są. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak jest. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2019-2036? Proszę o głosowanie teraz. Przy jednym głosie wstrzymującym się stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Projekt 6C porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających na 2019 rok.
Wieloletnią. Dobrze. Dobrze, no. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w 2019 roku. Jest to projekt oznaczony numerem 3/20. Proszę panią radną Lucę Jędryczkę o przedstawienie opinii programowej i budżetu w tej sprawie. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w 2019 roku. Wydatki majątkowe. Dział 600, rozdział 616. Przebudowa odcinka ulicy Jeziornej 360 558 zł. Przebudowa ulicy Kochanowskiego 328 139 zł 95 groszy. Przebudowa ulicy nad Łyną 1 313 080,16 zł. Dział 900, rozdział 995, w tym budowa targowiska 702 500 zł, rewitalizacja Starego Miasta 174 000, dział 921, rozdział 921, 95 w tym, rewitalizacja Bramy Lidzbarskiej 62 877 zł, dział 926, rozdział 926-01, w tym 3 395 000, budowa hali sportowej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Wszystkie te zadania są ujęte, są w trakcie realizacji lub mają już podpisaną umowę na wykonanie, na realizację. I wydatki bieżące, dział 800, rozdział 801-01. Realizacja projektu Bartoszyckie Szkoły stawiają na kompetencje kluczowe 906 882 zł. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały oznaczonej numerem 3/20? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 6 do porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie powołania delegatów do reprezentowania gminy miejskiej Bartoszyce w Związku Warmińsko-Mazurskich Miast Pogranicza. Jest to projekt oznaczony numerem 4/20. Proszę tutaj pana Karola Kapucińskiego o przedstawienie opinii Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa. Opinia komisji jest pozytywna. Proponujemy przyjąć, tak jak tutaj wymienione, te nazwiska. Czy ktoś z państwa chciałby założyć głos w tej sprawie? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem? Proszę, pan sekretarz. Szanowni państwo, żeby tutaj procedurą formalną stało się zadość, burmistrz miasta Bartoszyce, pan Piotr Petrykowski, wyraził zgodę na kandydowanie, żeby była jasność. Pan przewodniczący, jeżeli wyrazi taką... Dobrze było się spytać, czy te osoby wyrażają zgodę. Wyrażają. Z tego, co pani wiem, pani Wioletta Podenek jest na sali. Także dziękuję bardzo. No, dziękuję za tą formalną stronę. Za tą formalną stronę, tak. Czyli opinia jest pozytywna. Możemy przystąpić do głosowania. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos? Głosujemy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 4/20? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 6e porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok. Jest to projekt oznaczony numerem 5/20. Proszę pana radnego Karola Kapuścińskiego o przedstawienie opinii Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa. Panie przewodniczący, drodzy radni, członkowie komisji przedyskutowali tutaj z pełnomocnikiem pana burmistrza zawarte tu zapisy w projekcie. Na wartym zauważeniem jest to, że to są dwa programy zawarte teraz w jednym. Jest to połączony program przeciwdziałania narkomanii łącznie z miejskim programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Opinia jest pozytywna. No myślę, że tyle.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Wojciech Polkowski. Ja tylko chciałem zapytać, ile tych pieniędzy będzie na realizację tego planowanego projektu? Czy on jest znany? Chyba w budżecie jest, tak? Ale tak dla przypomnienia, panie sekretarz. 565 tysięcy. Tylko proszę wyłączyć mikrofon, Wojtek. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu oznaczonego 5/20? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 6f porządku obrad. Wybór ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Bartoszycach. Projekt uchwały, jest to projekt oznaczony numerem 6/20. Przed przystąpieniem do tego tematu chciałem poinformować, że Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie ustaliło liczbę ogółem 10 ławników. Z tego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 4 ławników, którzy powinni być wybrani w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Bartoszycach. Wpłynęły zgłoszenia 10 kandydatów, to jest 6 kandydatów do Sądu Rejonowego i 4 kandydatów do Sądu Rejonowego do orzekania z zakresu prawa pracy. I tutaj zgodnie z artykułem 162 paragraf 9 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwróciłem się do komendanta wojewódzkiego policji o przesłanie informacji o kandydatach. Otrzymaliśmy odpowiedź, że nie ma przeciwwskazań do pełnienia funkcji ławników przez zgłoszonych kandydatów. I tutaj proszę panią Urszulę Kaczmarek, członka zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach na kadencję 2020-2023 o przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach. Zespół przeanalizował dokumenty kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach. Zgłosiło się 10 kandydatów. Są to pani Ewa Teresa Cholewa-Dęga, pani Elżbieta Dęga, pani Teresa Maria Kozłowska, pan Andrzej Krajewski, pan Stefan Semczyszyn, pani Joanna Adrianna Szydłowska. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy pani Maria Irena Brazulewicz, pan Marek Ignatowski, pani Krystyna Liberna, pani Stanisława Ławecka. Zespół stwierdził, że komplet dokumentów wymaganych ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych został złożony w terminie. I są to karta zgłoszenia, informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia o tym, że przeciwko kandydatom nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej i że nie została mu ona ograniczona ani zawieszona. Zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika oraz dwie fotografie. Zgodnie z artykułem 162 paragraf 9 wymienionej ustawy w dokumentacji znajdują się informacje komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie na temat kandydatów, z których wynika, że na podstawie sprawdzeń dokonanych w policyjnych systemach informatycznych nie odnotowano żadnych zachowań świadczących o naruszeniu przez osoby opiniowane porządku prawnego. Wobec tego zespół postanowił pozytywnie zaopiniować kandydatury na ławników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zgodnie z artykułem 160 paragraf 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych wybory ławników odbywają się w głosowaniu tajnym. W związku z tym proszę podać kandydatury do komisji skrutacyjnej. 3 osoby do komisji skrutacyjnej spośród radnych. To co by... Trzeba, formalności trzeba dopełnić. Ta komisja co była nie będzie. No nie widzę przeszkód. Była pani... pana Karola Kapuścińskiego. Wyrażam chęć zgody. Panią Ulę Kaczmarek zgłaszam. I? Jarek Puszko. I pan Jarosław Puszko. Tak jest. Czy państwo wymienili, wyrażają zgodę? Tak. Powołaliśmy komisję. Proszę o przegłosowanie. Kto jest za powołaniem komisji, proszę o głosowanie teraz. A, tu się.
Komisja została powołana jednogłośnie. I proszę teraz Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenie tajnego głosowania. Karty do głosowania. Proszę. To po rozdaniu kart, po akcie głosowania zrobimy przerwę, bo będziecie musieli policzyć głosy, tak. Także proszę chwilkę, nie rozchodzimy się. Chwilkę poczekamy, karty zaraz będą do rozdania. Tak, 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 nie trzeba będzie drukować. Tak, ale trzeba to wszystko. Nie, wszystkich tutaj prosimy, bo jest tajne. Tam widać przez kamery. W kolejności. Tylko lista obecności. Nie, nie, za dużo zamieszanie się zrobi. Zamieszanie się robi. Rozdajcie karty. Bo tam w kamerach widać. Tu będą głosy. Rozdajcie karty. Chcecie państwo podchodzić pojedynczo, czy karty do... Rozdajcie państwo karty do każdemu. Dobrze, rozdamy te karty. Tak, oczywiście. Szanowni państwo radni, na kartach do głosowania mamy nazwiska 10 kandydatów. Przy nazwiskach mamy kratki, przy których jest napis tak lub nie. Jeżeli państwo wyrażacie opinię, że dana osoba ma zostać ławnikiem do Sądu Rejonowego w Bartoszycach, zaznaczacie w kratce tak. Jeżeli nie... Musi być tajny. Dobrze. Jest tajny? Nie. Widzę się, jak zaznaczają. Nie, jedna ma zostać. Ja mam jedną. A, nie, a ty masz? Nie. Jeszcze ja, Jarek. Nie jest tajny. No to nie jest tajny. A nie z braku, czy tajny? Nie jest tajny. Już teraz, na końcu, dobra? Ona na końcu. Czy ktoś już oddał głosy? Tak. Proszę składać karty. Tak, już no będzie szanować. No to nieważne. To nieważne będzie. Karol, zobaczysz już dwa razy nie wiem. A, już tak to wrócę. Tu za szerokie. Nawet złożyć nie wiem. Ale nie, tu już. Na rząd, do zdrowia sądu, nowego posłania.
No dobrze, wobec tego 10 minut przerwy, dopóki komisja nie wróci i policzy głos. Mam czytać czy czekać? Tak, proszę czytać. Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na 20 sesji Rady Miasta Bartoszyce w dniu 19 grudnia 2019 roku w celu przeprowadzenia głosowania tajnego dla wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach na kadencję 2020-2023. Komisja skrutacyjna w składzie Urszula Kaczmarek, Karol Kapuściński, Jarosław Puszko stwierdza, co następuje. Na ogólną liczbę 21 radnych na sesji według listy obecności obecnych jest 20 radnych. Głosów ważnych oddano 20. Głosów nieważnych nie było. Kandydaci na ławników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach otrzymali następującą ilość głosów. Cholewa Dęga Ewa Teresa 20, Dęga Elżbieta 20, Kozłowska Teresa Maria 20, Krajewski Andrzej 19, Semczyszyn Stefan 18, Szydłowska Joanna Adrianna 20. Kandydaci na ławników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy otrzymali następującą ilość głosów. Brazulewicz Maria Irena 20, Ignatowski Marek 20, Liberna Krystyna 19, Ławecka Stanisława 20. Komisja skrutacyjna stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach wybrano następujące osoby. Cholewa Dęga Ewa Teresa, Dęga Elżbieta, Kozłowska Teresa Maria, Krajewski Andrzej, Semczyszyn Stefan, Szydłowska Joanna Adrianna. Komisja skrutacyjna stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybrano następujące osoby. Brazulewicz Maria Irena, Ignatowski Marek, Liberna Krystyna, Ławecka Stanisława. Na tym protokół zakończono. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dla porządku odczytam projekt treści uchwały, która została przez Wysoką Radę przyjęta na podstawie artykułu 160 paragraf 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych. To jest Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 52 z późniejszymi zmianami. Po zapoznaniu się z opinią zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym wybrano ławników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach w osobach Teresa Ewa Cholewa-Dęga, Elżbieta Dęga, Teresa Maria Kozłowska, Andrzej Krajewski, Stefan Semczyszyn, Joanna Adrianna Szydłowska. Paragraf 2. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym wybrano ławników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w osobach Maria Irena Brazulewicz, Marek Ignatowski, Krystyna Liberna, Stanisława Owecka. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Już nie będziemy głosować, bo akt głosowania się odbył głosując, przedrada głosowała w sposób tajny. Także stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Jesteśmy w punkcie 7 porządku obrad i informuję, że w okresie międzysesyjnym interpelacje, zapytania i wnioski zgłosili. Ale proszę o zaniechanie rozmów. Proszę o spokój.
W okresie międzysesyjnym interpelacje i zapytania i wnioski zgłosili radna Katarzyna Basak w sprawie remontu i uporządkowania grobu pana Stanisława Wolskiego, pierwszego burmistrza Bartoszyc. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Pan radny Karol Kapuściński w sprawie poprawy bezpieczeństwa przy ulicy Limanowskiego. Odpowiedzi jeszcze nie udzielono. I to są te dwie interpelacje. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym temacie, w sprawie interpelacji? Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, chciałam w temacie swojej interpelacji, ponieważ dostałam odpowiedź od Pana Burmistrza, że oczywiście jest możliwe jakby zorganizowanie wspólnej akcji przy współpracy Urzędu Miasta i organizacji pozarządowych, która miałaby na celu uporządkowanie grobu. W jaki sposób wspólna akcja? Czy to ma być moja inicjatywa, czy no właśnie. Czy można. Urząd? Tak. Jeśli można. Po sesji serdecznie zapraszam Panią Przewodniczącą i ustalimy szczegóły. Czy ktoś jeszcze w sprawie interpelacji chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. To jest do spraw różnych. W okresie od ostatniej sesji Rady Miasta. Proszę o spokój na sali. W okresie od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły między innymi pisma. Do wiadomości pismo kierowałem do burmistrza w sprawie zawieszenia prac oraz przedłożenia projektu uchwały o uchylenie uchwały numer 17/11/2019 Rady Miasta z dnia 24 października w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce. W tej samej sprawie wpłynął protest właścicieli działek przyległych do przedsiębiorstwa Infinity Group, a prowadzących tam działalność gospodarcza. Oba pisma skierowałem do Komisji Gospodarki Miejskiej. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzająca nieważność uchwały Rady Miasta numer 17/107/2019 z 24 października 2019 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bartoszyce. Pismo to skierowałem do Komisji Programowej i Budżetu. Do wiadomości oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli skierowałem to pismo do Komisji Gospodarki Miejskiej. Pismo mieszkańca Bartoszyc dotyczące spółki Cowik skierowałem do Komisji Rewizyjnej. Tyle z mojej strony informacji o pismach, które wpłynęły. Sprawy różne. Proszę, kto z Państwa chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Proszę bardzo, Pani Elżbieta Zabłocka. Ja z taką ogromną prośbą do Pana Burmistrza. Panie Burmistrzu, bardzo bym prosiła, żeby zrobić przegląd oświetlenia przejść dla pieszych w naszym mieście, dlatego że w większości przy przejściach dla pieszych te żarówki, które są w lampach, są żółte i tak naprawdę kierowcy, którzy jeżdżą, naprawdę mocno narzekają na to, że po obu stronach bardzo słabo widać przechodniów. Także gdyby Państwo mogli przejrzeć i bardzo bym prosiła, żeby takie samo pismo poszło do Zarządu Dróg Wojewódzkich i do Zarządu Dróg Krajowych. Dlatego, że ja tak naprawdę jak mi kierowcy zaczęli to zgłaszać, to zaczęłam troszeczkę jeździć po mieście wieczorową porą i rzeczywiście te przejścia są bardzo słabo doświetlone. Te żółte światła nie dają praktycznie żadnego oświetlenia na po obu stronach chodnika. Także bardzo bym prosiła Panie Burmistrzu o to, żeby to zrobić i proszę o informację w momencie, w którym te pisma pójdą. Dobrze, dziękuję pięknie. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Proszę bardzo, sekretarz. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado. Odpowiadając na pytanie Pani Elżbiety Zabłockiej, tutaj sięgnąłem do pewnych danych dotyczących firmy i hali sportowej. To jest to firma Petbud z Olsztyna. Miała wykazać się ubezpieczeniem z Olsztyna. 10 milionów złotych i środkami finansowymi w kwocie 6 milionów złotych, środkami finansowymi lub zdolnością kredytową i tytułem wpłaty dokonano prawie około 988 tysięcy wpłynęło na nasze konto jako zabezpieczenie. Tak. I tutaj odpowiadając też jednocześnie, może nie odpowiadając, ale w planie, co mamy, weszliśmy w program SOWA i będzie zmiana oświetlenia na LED-owe na terenie całego miasta i wtedy ewentualnie jakbyśmy zauważyli, że w rejonie przejść dla pieszych nie ma tego efektu końcowego, to wtedy przyjrzymy się dokładnie przy
po zmianie oświetlenia na LED-owe na terenie całego miasta, na terenach podległych gminie miejskiej Bartoszyce. Nie mówimy o terenach spółdzielni mieszkaniowych, ulicach wewnętrznych. Dziękuję. I kraju. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna Jędryszka, proszę. Panie burmistrzu, ja z takim pytaniem. Dwa czy trzy tygodnie temu, nie wiem czy to jest nasze oświetlenie miejskie, na ulicy chyba Sikorskiego, bo to jest róg tego kantoru wymiany walut, on już nie funkcjonuje, ale tam z boku stoi słup z oświetleniem, właśnie latarnią. Przy tym pierwszym takim wieczorze, chyba w poniedziałek, spadła cała obudowa na dół z tego oświetlenia, z tego słupa oświetleniowego. Ja przedzwoniłam do pana Czesława Sekity, on zainterweniował, bo całą obudowę ktoś zabrał, pozostało tylko szkło z żarówki, ale nie wiem co dalej, czy to tak pozostanie sam słup, czy to jest w naprawie, czy to, bo już to minęło 3 tygodnie i ja nie wiem jaki dalszy ciąg tego, jakie działania są podjęte. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze? Proszę bardzo, pani Elżbieta Zawłocka. Ja jeszcze dopowiem, panie sekretarzu, a moja ogromna prośba, czy do spółdzielni mieszkaniowej miasto nie mogłoby też takiego pisma wystosować, żeby też również przejrzeli na swoim terenie te doświetlanie tych wszystkich pasów, bo myślę, że to jest teren naszego miasta. Ja wiem, że nie jesteśmy właścicielami, ale myślę, że takie w dobrym tonie to było. Ale w momencie, bo jeszcze jedno mam pytanie. I moje drugie pytanie jest, czy, bo mieliśmy w informacji burmistrza, że ogłaszany był przetarg na obsługę oświetlenia. Czy ktoś został już wybrany? Dlatego pytam, ponieważ może podajmy numer telefonu gdzieś na stronie Urzędu Miasta osoby obsługującej, bo nie zawsze wszystko trzeba przez Urząd Miasta załatwiać, bo na przykład jak gdzieś tam jedna lampa się nie świeci, to można by było bezpośrednio zadzwonić, czy jakaś ulica jest w tym momencie wyłączona, to można od razu do tej osoby przedzwonić, a nie tym bardziej, że Urząd Miasta po obiedzie i wieczorem niestety, ale nie działa, tak? Tu chciałem też wyjaśnić, trwa procedura jeszcze odnośnie wykonawcy, ale mimo wszystko bym prosił, żeby temat zgłaszać do urzędu, gdyż na nasze zlecenie ten pan będzie pracował i każdy wyjazd jest, może być, co jest ryczałtem, to ryczałtem, a co dodatkowym zleceniem, to jest dodatkowe zlecenie. Także prosiłbym nie bezpośrednio, bo pan pracuje na nasze zlecenie, także do urzędu, do pana Czesława Sekity, ewentualnie do sekretariatu nas zgłosić wystarczy, także temat zostanie przekazany. No panie sekretarzu, ale jak wieczorem wyłączają pół działek, bo taką sytuacja była, to no nie będziemy czekali do rana, a całą noc będzie po prostu czarno na działkach. Przypuśćmy, mówię o działkach, no bo akurat taką sytuację mieliśmy. Ale czy nie można, no ewentualnie, nie wiem, wieczorem gdzieś kogoś, jakiś alarmowy telefon uruchomić, czy coś takiego, no żeby... Bo rozumie pan, no jeżeli chodzą dzieci, Odpowiem krótko. Jeśli jest awaria, to telefony się rozdzwaniają do wielu osób. I do mnie, i do burmistrza, i do zastępcy. Także informacje o awariach dosyć szybko otrzymujemy. Pan radny Starzyński, proszę. Ja chciałbym dopytać o budowę mostu, bo z części opisowej projektu wynikało, że prace związane w przy nurcie rzeki mają być wykonywane w okresie jesiennym i wczesnowiosennym. I czy te prace zostaną już rozpoczęte, czy nie jeszcze w tym roku, czy ewentualnie w styczniu, jeżeli warunki pozwolą. Dziękuję. Pani przewodnicząca, proszę. Szanowni państwo, ja mam pytanie takie a propos prac dla ZUK-u, które są jakby propozycjami na 2020 rok. To są propozycje Komisji Budżetowej. Tutaj zostało zawarte zadanie pod tytułem budowa fragmentu ulicy przy nowo wybudowanym budynku TBS, ulica Struga 12F. Bardzo dobrze, bo to był mój wniosek, który złożyłam do budżetu na 40 metrów, zwłaszcza, że jest to ciąg pieszojezdny i jest droga jednokierunkowa, ale jeszcze zawnioskowałam za jednym tematem, który
który dotyczy wymiany nawierzchni na drodze prowadzącej od budynków przy ulicy Struga do TBS-ów. Tam jest 60-70 metrów bieżących. Pan burmistrz na komisji powiedział, że będzie budowany nowy budynek TBS-u. Ja rozumiem, że nie został wrzucony tu jako zadanie do realizacji dla Zakładu Usług Komunalnych ze względu na wielość zadań. Natomiast tam są tak straszne dziury, że nie można kompletnie przejechać, a to jest jedyna droga dla mieszkańców TBS-u. Zresztą jest to budownictwo wielorodzinne i mieszkańcy nie mają zupełnie innej drogi, żeby stamtąd się wydostać. Dlatego moje pytanie jest takie, w jakim czasie przewidujemy budowę kolejnego bloku? Bo pan burmistrz twierdził, że w momencie budowy bloku ta droga zostanie jakby no przynajmniej no wyremontowana, tak? Czy to takie dosyć ważne pytanie, bo o to zapytują właśnie mieszkańcy TBS-ów. Dobrze, ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Pan radny Azarewicz, później pan radny Kopuściński. Szanowny panie przewodniczący, szanowna rado, panie burmistrzu. Ja mam pytanie po prostu do pani Elżbiety, do radnej pani Elżbiety Zabłockiej. Nie, chwileczkę, to trzeba. Pani na Facebooku pisze, że załatwiła pani 4 miliony dla miasta. Z panią Kidawą-Błońską rozmawiała pani. Czy mogłaby pani po prostu zwrócić się do Kidawy-Błońskiej o to, żeby dała to gwarancję na piśmie? Jedna rzecz i na ostatniej sesji tutaj rozmawialiśmy o moście. Ja się zwróciłem do pana Sycza, do marszałka, że on też da 2 miliony, nawet więcej. I czy mogłaby pani, żeby on przykładowo przysłał takie potwierdzenie pisemne, żeby po prostu zagwarantować miastu te pieniążki. Ponieważ zwracam się do pani, bo to jest ta sama opcja. Dziękuję. Proszę panie. Co prawda uważam panie Tadeuszu, że powinniśmy o tym rozmawiać po sesji, ale bardzo proszę odpowiem. Trzeba, panie Tadeuszu, kłania się czytanie ze zrozumieniem. Z panią Kidawą-Błońską był inny post, z tym, że dostałam informację, że będzie przyznane 4 tysiące, to był inny post. 4 miliony, przepraszam. Nie powiedziałam, że ja to załatwiłam, tylko napisałam, że usłyszałam, że dzięki moim staraniom zostało to zrobione. Nie powiedziałam, że załatwiłam, bo niestety załatwiać się nie da. To jest, proszę pana, 4 miliony, czyli zwiększenie o 2 miliony z województwa. To nie jest od pani Kidawy-Błońskiej. Niestety nie mam takich ogromnych koneksji u pani Kidawy-Błońskiej, żeby mogła jechać i z panią Kidawą-Błońską rozmawiać o dofinansowaniu. To po pierwsze. A po drugie, pani Kidawa-Błońska nie ma wpływu na budżet w państwie. To właśnie pana ugrupowanie może dać dla miasta dodatkowe pieniądze na most. A więc zapraszam, jeżeli już pan tak mówi, że to moja partia polityczna, jeżeli już politykujemy, no to myślę, że pan będzie miał większy wpływ i bardzo gorąco o to proszę. Dobrze. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Tadeusz, już dajmy spokój. Po sesji tam sobie dopowiecie. Proszę bardzo, pan Karol Kapuściński. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji, ale dużo się o tym w mieście mówi i do mnie się też osoby zwracają, że ma niebawem, trudno mi określić czas, więc użyłam słowa niebawem, powstać maszt telefonii komórkowej z siecią 5G. I myślę, że tutaj może ktoś w urzędzie ma jakąś wiedzę i mógłby, nie wiem, powiedzieć dla mnie, dla mieszkańców, z czym to się wiąże, czy mamy na to jakoś wpływ jako mieszkańcy, żeby, no bo z tego to, co czytam, to jest to pole elektromagnetyczne, które ma negatywne oddziaływanie na organizm człowieka i pewnie innych istot. Może w jakiś sposób możemy na to wpłynąć, żeby ten maszt był gdzieś indziej, albo no dlaczego mamy ryzykować? Może ktoś w urzędzie ma wiedzę, czy to będzie na terenie miasta, czy jakie kroki mieszkańcy mogą podjąć, bo ja z tego miejsca się oferuję, że też mogę coś, nie wiem, zbierać jakieś podpisy, czy w jakiś inny sposób coś koordynować, żeby jakiś protest wygłosić.
Proszę bardzo, pan sekretarz chce. Panie przewodniczący, szanowna rado, szanowni mieszkańcy, odnośnie tego masztu, którym ma powstać w rejonie ulicy Sikorskiego przy ulicy Bema. Tak, pani radna, koło pani. W rejonie stacji bodajże paliw PAMI, w rejonie działki pana Jasiaka, czyli niedaleko Awangardy, planowana wysokość tego masztu to są 62 metry. To są wysokość, potrójna wysokość budynku czteropiętrowego. Jesteśmy tutaj w trakcie opracowania dokumentacji i niejako korespondujemy, prowadzimy postępowanie administracyjne w sprawie, czy będzie raport o działaniu na środowisko, czy nie. Prosimy inwestora o uzupełnienie dokumentów. Termin na podjęcie decyzji został ustalony na koniec lutego. Będziemy z naszej strony robili no raczej wszystko, żeby, no nie chcę tu mówić oficjalnie o blokowaniu inwestycji, ale biorąc pod uwagę, że koło Awangardy już samej tam jest maszt, na PSZ-ach jest maszt, na kominie COWiK-u są maszty, policja się buduje, będzie maszt, pogotowie ratunkowe, straż pożarna, trochę kumulacji oddziaływania różnego rodzaju fal będzie, dlatego czy będą potrzebne protesty mieszkańców? Po prostu chodzi o informację, że mieszkańcy mieli tego świadomość, żeby ta świadomość nie pojawiła się wtedy, kiedy masz 62-metrowy powstanie i wtedy wszyscy zobaczą i zaczną protestować, że ojej, co się stało, dlaczego to my nic nie wiedzieliśmy. Także taką informację dla pana radnego i dla mieszkańców mogę w tej chwili przekazać. Dziękuję. Tak, dziękuję. Proszę bardzo, pan przewodniczący. Panie radny, ja to już mówiłem 3 miesiące temu, udzielała odpowiedzi nam jeszcze pani wiceburmistrz i ta sprawa była, nie ma decyzji jeszcze środowiskowej, było powiedziane, dlatego to nie jest żaden, w tej chwili trzeba tylko pilnować i faktycznie, żeby to nie powstało. Czy ktoś jeszcze w sprawach różnych chciałby zabrać głos? Dobrze, proszę państwa. Odnośnie tego mostu, ja uzyskałem odpowiedź. Odnośnie tego mostu, tak. Na dzisiaj nie mamy informacji co do pozytywnego i rozstrzygnięcia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przetargu. Czekamy na taką informację jako zainteresowani i potencjalni współinwestorzy wspierający. Była, no tak, ale jeszcze musi być chyba zatwierdzona, bo tam według mojej wiedzy są odwołania z jednego z podmiotów. I po prostu jak będziemy mieli taką informację, to na pewno przedstawimy państwu, bo poprosimy o harmonogram wszystkich działań w tym roku i w latach następnych zgodnie z umową i wtedy będziecie państwo mieli pełną wiedzę etapową i w jaki sposób ta będzie inwestycja realizowana przez najbliższe lata od 2020 roku. Pan radny Tadeusz Azarewicz, proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rado, w związku z tym, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia i noworoczne, chciałem mieszkańcom złożyć życzenia zdrowych, spokojnych, radosnych, spokojnych świąt, szczęśliwego nowego roku, spędzonych w gronie rodzinnym, przyjaciół, znajomych. Także szanowni państwo, wszystkiego najlepszego. Spędzać święto zdrowo, wesoło i przyjemnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I akurat pan radny mnie trochę ubiegł, ale mimo wszystko również z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, paniom i panom radnym, włodarzom naszego miasta, wszystkim tutaj obecnym na sali, a w szczególności mieszkańcom naszego miasta oraz przyjezdnym gościom, którzy będą w Bartoszycach, również pragnę złożyć serdeczne życzenia wielu radosnych chwil. Po prostu wzajemnej życzliwości, rodzinnego ciepła i niech tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą przepełnione wzajemnym wsparciem, miłością, a nowy 2020 rok niech będzie czasem pomyślnych realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń oraz spełnionych nadziei i marzeń. To są moje życzenia dla wszystkich państwa. Proszę państwa, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 20. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję państwu za obecność. Dziękuję.